Witam serdecznie w Kryminalnych Jaśmi z tej strony, a dzisiaj będzie o tajemnicy rodziny Jamieson. Sprawa, którą dzisiaj przedstawię, to jest sprawa zaginięcia, jedno z najbardziej zagadkowych zaginięć ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych. Tak właściwie nie do końca zaginięcia, ponieważ mimo odnalezienia szczątków dalej nie wiadomo, co stało się z rodziną Jamieson, więc wiemy już, że niestety cała trójka, no niestety straciła życie, ale w jakich okolicznościach, jak to się stało, kto się do tego przyczynił, dlaczego po prostu tak długo nie znaleziono ich szczątków, to jest bardzo dużo pytań, bardzo mało odpowiedzi, a powiem Wam, że im bardziej się zagłębia się w tą historię, im bardziej się stara się znaleźć trochę więcej szczegółów, trochę więcej podpowiedzi, bo starałam się naprawdę robić jak najbardziej rzetelny research, żeby Wam powiedzieć wszystko, co można na temat tej sprawy, no to odkrywa się kolejne jakby aspekty życia Jamisonów, kolejne jakby tajemnice, kolejne wątki, więc ta sprawa jest bardzo wielowątkowa. I czego w tej historii nie ma? W tej historii jest praktycznie wszystko, bo jest ją i czarownice, i sataniści, i demony, i nawiedzony dom, i neonaziści, i Ku Klux Klan, i meksykańska mafia jest, są srebrne kule, jest choroba psychiczna, martwe koty, depresja i mnóstwo spraw sądowych, bo bardzo dużo z tych danych, które Wam podaję, to są różnego rodzaju jakieś tam zapisy sądowe, można było sobie sprawdzić, wygooglać i tam, znaczy ja tego osobiście nie robiłam, są oczywiście źródła, które to podają, co się tam mniej więcej działo z nimi, właśnie z perspektywy tam różnych spraw w sądzie, które nie zakładali, albo byli pozywani, albo oni kogoś pozywali itd. Natomiast jedno, czego w tej sprawie nie ma i na pewno to zauważycie, jak będę opowiadać, to brakuje bardzo dużo standardowych szczegółów. Oczywiście jak dojdziemy do tego momentu, to ja Wam wszystko mniej więcej wyjaśnię, ale o rodzinie Jamieson wiadomo bardzo dużo dziwnych rzeczy, natomiast podstawowych faktów nie ma. Czego nie ma? Na przykład tak do końca nie wiadomo, czym oni się zajmowali, tak do końca nie wiadomo, skąd oni mieli pieniądze. I mimo naprawdę szczerego takiego starania się, żeby po prostu do wszystkiego dojść, to dalej w pewnych momentach muszę rozłożyć ręce, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli na przykład pewnych takich standardowych faktów tutaj nie znajdziecie w tej opowieści, być może po prostu no, ja nie miałam do nich dostępu. Zanim dojdziemy do tego tragicznego wydarzenia, ja zanim opowiem Wam, co się stało, właściwie no, jakie są podejrzenia, co stało się z Bobbym, Sherilyn i 6-letnią Madison, no to jak zwykle zaczniemy od początku, od samego początku i zaczniemy właśnie od Sherilyn, czyli matki i żony, głównie dlatego, że po prostu trochę więcej na temat jej życia wiem i to, co wiem, to Wam powiem, no i troszeczkę może to pokazuje na samym starcie, tą historię troszeczkę w innym świetle przedstawi. Rzecz cała się dzieje w Oklahomie, w stanie Oklahoma, właściwie w południowo-zachodniej chyba Oklahomie, ale tak naprawdę to właściwie nie wiem, gdzie ta rodzina przebywała na samym początku. Sherilyn urodziła się 5 listopada 1968 roku. I gdzieś dotarłam do takich wiadomości, że być może ona się urodziła w Teksasie. Jakieś związki miała z Teksasem, czy tam część jej rodziny mieszka, czy coś tam, nie wiem, ale po prostu no, takie jakieś tam informacje chodzą. Jej panieńskie nazwisko to było Walling, ale powiem Wam, że jeżeli będziecie szukać jakichś informacji na temat Sherilyn pod jej panieńskim nazwiskiem, to nie ma prawie nic, bo ona 2 razy wychodziła za mąż, 2 razy zmieniała nazwisko. To właśnie też utrudnia dojście do jakichkolwiek właśnie rzeczy, bo to nie za bardzo wiadomo, gdzie kopać. Nic nie wiem na temat tego, do jakiej szkoły chodziła, jaki zawód miała wyuczony, nie mam żadnych takich szczegółów. No, najprawdopodobniej zajmowała się domem i rodziną także, natomiast po prostu no, nie wiem już nic, nie mam nic, żadnych wiadomości właśnie na temat tego, czym chciałaby się zajmować, czy miała jakieś pasje. Takich rzeczy właśnie tutaj się nie podnosi. Mówiłam o 2 małżeństwach. Pierwsze małżeństwo, Sherilyn ma 25 lat. W październiku 1993 roku wychodzi za mąż za pana, który nazywa się Billy Dean Mangum. Billy Dean Mangum, jakie nazwisko fajne, takie kowbojskie bardzo. I oni są dość młodzi, zakochali się w sobie, tam pobrali się i rok później, we wrześniu 1994 roku, więc jak widać, że małżeństwo nie było, że tak powiem, efektem zaciążenia tutaj, tylko po prostu ta ciąża była po 11 miesiącach. Po 11 miesiącach ona urodziła syna. O synie też długo wiem, że jest, bo syn funkcjonuje cały czas, gdzieś tam żyje, natomiast jego imienia, nazwiska, jak to wygląda, to nic o nim nie wiem, tylko tyle, że właśnie ona miała także syna. W małżeństwie jednak się nie za bardzo układało, coś tam było nie tak. I 30 września, właściwie prawie że równe 3 lata po ślubie i 2 lata po urodzeniu syna, oni biorą rozwód. W 1996 roku ten rozwód także jest właśnie przeprowadzony w Teksasie, więc nie wiem, rozumiem, że albo oni mieszkali wtedy w Teksasie, albo znowu ten mąż był, ten pierwszy mąż mieszkał w Teksasie, w każdym razie coś tam z Teksasem było. Jaki był powód, dlaczego oni się rozwiedli, bo że coś się nie układało w małżeństwie, to jest takie bardzo ogólne, nie za bardzo wiadomo, jak to zinterpretować, bo to jest takie słowo klucz, taka fraza klucz, którą można interpretować zarówno pod tym kątem, że na przykład po prostu nie dogadywali się, mieli inne pasje, na przykład on lubił samochody, a ona wycinanki, ale mogło to być po prostu jakimiś, że tak powiem, jakieś awantury, tam się mogły dziać nie wiadomo co, prawda, więc po prostu mówię Wam o tym, żeby po prostu wziąć na to poprawkę, bo ja nie mam takich informacji po prostu. Natomiast faktem jest, że Sherilyn cierpiała na depresję, a także na chorobę afektywną dwubiegunową, tak zwany Bipolar Disorder. To jest choroba, ja Wam o tym wspominałam kiedyś właśnie przy przypadku filmiku o Elisie Lam, właśnie w kryminalnych. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam sobie do obejrzenia później. To jest choroba bardzo, bardzo, bardzo zdradliwa, bardzo, bardzo taka straszna dla ludzi, którzy na nią cierpią i dla ich otoczenia, dlatego że tak w największym skrócie, oczywiście w zależności od tego, jak ta choroba przebiega, w zależności od tego, jaka jest wersja, to jest tak, że jak normalnie funkcjonujecie, to macie górki, dołki, prawda? Że raz macie dobry dzień, raz macie zły dzień. A przy chorobie afektywnej dwubiegunowej to macie rów mariański i Mount Everest praktycznie. Czyli po prostu takie skoki nastrojów, takie dramatyczne, że po prostu albo człowiek ma się ochotę prawie że zabić, no bo w ogóle ma się ochotę zabić, albo już jest tak szczęśliwy, po prostu jest taki mani. Więc ona na to cierpiała. Brała na to leki, natomiast problem polegał na tym, jeżeli chodzi o Sherilyn i branie leków właśnie na tą chorobę afektywną dwubiegunową, to był taki, że ona tak nie do końca je brała regularnie, bo to też jest takie troszeczkę problematyczne, nawet wśród wielu ludzi chorych to czytałam takie informacje, że to wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzą, prawda, ale bardzo dużo ludzi ma taką sytuację i Sherilyn była wśród nich, że na przykład bierze te leki, jak ona właśnie się źle czuła psychicznie, bo po prostu była zdołowana. W momencie, jak jej się poprawiało, to po prostu odstawia te leki, bo już jestem zdrowa, już mi nie jest potrzebne, prawda? I później albo wchodziła w etap manii, albo wchodziła w etap znowu depresji, więc po prostu bo ta cała chemia mózgu się znowu sprowadzała, ta choroba nawracała, a właściwie powracała z uśpienia i ona cały czas tak skakała, więc te leki przyjmowała, tak raz je przyjmowała, raz ich nie przyjmowała. O tej chorobie też trochę będzie. Na samym starcie powinnam też Wam wspomnieć, że ja się postarałam te wszystkie informacje na temat rodziny Jamison i Sherilyn i Bobiego, ich córki, ich wszystkich i zrobić to w jakiejś takiej najbardziej chronologicznym ciągu, tak żebyście wiedzieli, co mniej więcej po sobie nadchodzi, natomiast w niektórych przypadkach to jest zgadywanka, dlatego że ja nie wiem dokładnie, czy ta choroba afektywna dwubiegunowa, łącznie z jej depresją, właśnie była powodem rozwodu, czy ona się wtedy uaktywniła, czy trochę później, ponieważ to jest tak w wielu materiałach po prostu to jest rzucone tak, że ona po prostu miała ten problem, że miała taką chorę, że musiała z nią walczyć, ale kiedy ona się ujawniła, tego już nie wiadomo. Natomiast, jak mówię, staram się jak najbardziej tutaj rzetelnie, chronologicznie iść. Jeżeli w ogóle chodzi o Sherilyn, bo jak sobie tak pomyślicie, ale dobra, jakie wrażenie sprawiała ta kobieta, to ona była właśnie osobą bardzo naiwną. Ona bardzo dużo rzeczy wierzyła, brała na słowo i miała taką tendencję, ale na dobrą sprawę, jeżeli była na przykład jeżeli była na lekach, jeżeli po prostu wszystko było ok, jeżeli ta choroba po prostu nie uderzała ją, to była bardzo szczęśliwa, bardzo radosna, bardzo wesoła. Przynajmniej taka była wersja, natomiast ona od samego startu bardzo chroniła swoją prywatność, być może dlatego właśnie jest bardzo mało informacji na ten temat. I miała w ogóle jakieś takie inklinacje do różnego typu czarnej magii, wiedźmy i tak dalej. Troszeczkę to było na takiej zasadzie zabawy, bo dotarłam do jakiejś informacji, tam jakiś znajomi pisali, znajomi lub pseudoznajomi, bo to ciężko zweryfikować w internetach co jest co, ale że po prostu ona się, bo tam były informacje, że ona się interesowała czarną magią, że jakąś miała Biblię wiedźm, jakąś księgę czarów, coś tam i że ona niby tam uprawiała jakieś tam czary mary. Ale większość tych informacji, które mam, to było takie trochę bardziej naiwne, tak to wyglądało jak taka zabawa, że to tak mało poważnie jakoś tam wyglądało. Znaczy mogła sobie biegać dookoła drzewa i tam pokrzyczeć, ale żeby coś z tego wynikało, to niekoniecznie. No i ona się kiedyś pochwaliła jakiejś tam swojej koleżance, że wywołała demona, cokolwiek to znaczy. Czy tam próbowała wywołać demona. W każdym razie miała takie inklinacje. Mówiły, niektóre źródła podają, że ona była bardzo religijna, więc to mi się trochę kłóci z tym demonem i z tą księgą czarów i z tym szatanem, ale być może po prostu to była kwestia taka, że czasami jak się mówi religijna w niektórych źródłach, to oznacza tyle, że po prostu zajmowała się sprawami nie z tego świata. Albo po prostu wierzyła w coś, ale w co wierzyła, to już nie do końca wiadomo. Zdaje się, że po prostu rodzina była religijna, ale to też znowu bardzo dużo znaków zapytania. To nie wiem, czy to jest tak specjalnie istotne dla sprawy, no ale tak staram się mniej więcej odpowiedzieć na pytania, których jeszcze nie zadaliście. Był taki moment, że ona dla siebie, dla swojej siostry kupiła właśnie Biblię Szatana, albo Księgę Czarów, albo coś tam właśnie, jakieś tam czary marach. I one robiły sobie to w ramach dowcipów, coś tam sobie tam czarowały, tam udawały, że są wiedźmami, mniej lub bardziej na poważnie, ale później po latach właśnie matka Sherilyn powiedziała, że tak, że ona wierzy, że jej córka jest wiedźmą, więc... Nie wiem za bardzo. To jest, mówię Wam dlatego, że po prostu to są takie informacyjki, które chodzą i ja jakby staram się jak najbardziej sprawdzić. Jak mówiłam, Sherilyn w każdym razie miała syna, więc tam czary mary, hokus pokus to jedno, swoją drogą, ale ona miała syna, wychowywała tego syna. W każdym razie i była ona samotną matką. W 2002 ona pozwała swojego byłego męża do sądu. Nie wiem za bardzo o co, bo jakiś kwik, ale pozwała swojego męża, jakąś tam sprawę, bo był taką informację do takiej dotarłam. Być może wynikało to z faktu tego, że ona nie chciała za bardzo go widzieć, albo chciała się jakby coraz bardziej od niego separować, dlatego że w 2002 roku poznała takiego pana, który nazywał się Bobby Jamison. Nie Bobby Dale Jamison, czyli to jest jej mąż, o którym później jakby on tutaj wejdzie do tej części historii jak najbardziej aktywnie. On się urodził 4 kwietnia 1965 roku, więc był 3 lata od niej starszy. I on, tak na dobrą sprawę, też nie za bardzo wiem, czym on się zajmował. Troszeczkę wiem o jego rodzinie jako o rodzinie. Mianowicie że wiem, że ojciec Bobiego, który był człowiekiem dość bezwzględnym i który miał taką opinię człowieka, który stoi ponad prawem. Że robił sobie co chciał, chodziły takie plotki, informacje, taka jakby informacja policzna, że ma kontakty właśnie z półświatkiem, że na dobrą sprawę coś tam kombinuje, jakieś prostytutki, jakieś gangi. No o tym troszeczkę więcej powiem, bo to jest istotna informacja w sprawie. Natomiast o samym Bobbym, czym Bobby się zajmował? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że Bobby, jak był nastolatkiem i był młodym człowiekiem bardzo, to pracował przez jakiś czas na stacji benzynowej należącej do jego rodziny. To tylko wiem, ale nie wiem za bardzo, co on tam robił. Czy on tam nalewał benzynę, sprzedawał wafelki, czy na przykład naprawiał samochody, czy cokolwiek innego, czy to był jakiś warsztat, bo tylko tyle jest wspomniane, że to była po prostu stacja benzynowa. I to jest właśnie bardzo, bardzo dziwne, bo żadnej informacji o karierze, żadnej informacji o pieniądzach, zawsze tak jest. Nawet jak ktokolwiek zostanie zamordowany, czy po prostu są jakiekolwiek podejrzenia, to od razu się podaje takie, na przykład, że on był ratownikiem jeleni, a ona na przykład była asystentem łodzi podwodnej. Uratujecie pieska gdzieś tam z potoku i będzie informacja, że pani Zosia z Pcimia na przykład po prostu zajmująca się sprzedażą w sieci Żabka na przykład uratowała pieska. Takie informacje od razu są, tak jakby one definiują w jakimś stopniu w mediach człowieka. Tutaj nic, po prostu kompletnie nic i to jest takie trochę deprymujące dla mnie, bo ja się naprawdę starałam jak najbardziej dojść do tego, co oni robili. A tu nic, to jest bardzo istotne czasami po prostu, no bo w innym środowisku się obracają ludzie, którzy na przykład to definiuje właśnie środowisko, w którym się ludzie obracają. No, żadnej informacji. Ale w każdym razie no, jakieś tam pieniądze mieli, z czego żyli. Bobby i Sherilyn, miłość od pierwszego wejrzenia, właściwie bardziej ona zagięła na niego parol. 2002 rok, zobaczyli się gdzieś tam na wakacjach. I... jakby po prostu rozpoczęli wspólne życie, zafunkcjonowali. Oni się zresztą bardzo, bardzo kochali. To było podnoszone, że to po prostu rzeczywiście to była taka miłość odwzajemniona. To nie było tak, że w jakimś tam stopniu były jakieś niesnaski, tylko oni byli bardzo, bardzo do siebie przywiązani. Może dlatego właśnie ten pozyw do męża był. Bo tam był jakiś właśnie, że ona coś tam tego męża nie za bardzo chciała, ona oczy widzieć w 2002 roku. No, to był ten rok, kiedy ona tego Bobiego poznała, ale znowu dużo znaków zapytania. Jeżeli chodzi o były związki Bobiego, to też nic nie wiem. Nie wiem, no raczej rozumiem, że on tak kompletnie nie żył jakoś tam życiem klasztornym w celibacie, ale czy on miał jakieś były dziewczyny, były przyjaciółki, cokolwiek tam się działo, nic. Trochę zastanawiające. W każdym razie bardzo, bardzo się kochali. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie efektem czego po prostu 1 sierpnia 2003 roku, więc właściwie rok po tym, jak oni się spotkali, no to przychodzi na świat córka Madison. Oczko w głowie tatusia, ukochane dziecko i tam właściwie oni sobie tak zaczęli funkcjonować, w tej taką patchworkową rodzinę zrobić. No bo ona miała syna z pierwszego małżeństwa, który dalej z nią mieszkał. Mieli tą córeczkę, która się dopiero urodziła, jeszcze mieli pieska. Jeszcze mieli pieska, taką suczkę Maisie. Taką, znaczy to taki malutki piesek był. Taki jakiś taki jorkowaty takie było małe. No. Biało-czarne. Jakiś mieszaniec. I oni mieszkali właśnie, to na pewno jest, że oni mieszkali w takiej miejscowości Eufaula w Oklahomie. To jest bank. Tam właśnie sobie uwinęli gniazdko. No ale na dobrą sprawę właściwie jak tylko tam Madison przyszła na świat, zaczęły się trochę ciężkie czasy dla nich. Zaczęły się pewne rzeczy po prostu tam komplikować, coś zaczęło być nie tak. I to taka trochę seria. 8 listopada 2003 roku, więc no właściwie no Madison to ma parę miesięcy, Bobby miał wypadek samochodowy. I to był jakiś taki, nie wiem z czyjej to było winy, on później się jeszcze sądził z paroma osobami na ten temat, ale było to na tyle poważne, że on uszkodził sobie kręgosłup. Znaczy, no przeżył to oczywiście, tak, ale chodziło o to, że po prostu miał na tyle uszkodzony kręgosłup, że miał jakieś straszne bóle, nie mógł pracować, bardzo często musiał na przykład leżeć w łóżku, bo po prostu nie mógł zafunkcjonować zupełnie, nie mógł się podnieść, no i zaczął po prostu brać jakieś horrendalne ilości leków, no a na dobrą sprawę to też nie wpływało dobrze na Sherilyn, bo ona właściwie ona z tą chorobą też miała, wtedy zaczęła mieć też problem. W międzyczasie tam jeszcze była taka sytuacja, że w grudniu tego samego roku przyjechał brat Sherilyn. O właśnie, ona miała brata i siostrę. Znaczy może miała jej więcej, ale nie wiem, o bracie i siostrze na pewno wiem. I ten brat był alkoholikiem. I tam była jakaś taka straszna sytuacja, że właśnie on na święta przyjechał i to się skończyło jakąś karczemną awanturą, bo nawet policja była wzywana, dlatego że on po prostu stwierdził, że on zaatakuje Sherilyn, jak trzymała właśnie tą paromiesięczną Madison na rękach. W każdym razie tam była jakaś taka straszna afera. A zresztą w ogóle Sherilyn miała w ogóle konflikt z matką taki sobie, tam wiem, że ta matka w pewnym momencie nawet zaczęła chyba u niej mieszkać. Były w każdym razie perturbacje rodzinne, właśnie o tym wspominam, żebyście mniej więcej mieli świadomość, jak wyglądała rodzina, jak wyglądało otoczenie. Przynajmniej tyle, o czym wiemy. No i musimy pamiętać o tej chorobie psychicznej, która cały czas ją tam dręczyła. W każdym razie, mimo tego, że był ten wypadek, może te święta po prostu tak się słabo udały, że tam były jakieś tego typu kwestie, no to w czerwcu 2004 roku Bobby i Sherilyn biorą ślub. Ten ślub miał miejsce w Hot Springs w Arkansas. No i tam sobie przysięgli dożywotnią miłość. Tam już tutaj dwójka dzieci, jakby obydwoje tych dzieci na tym ślubie były oczywiście. I liczyli na to, że po prostu ta przysięga coś zmieni, no ale powiedziawszy szczerze, oczywiście wyszli, znaczy pobrali się, ale zaczęły się od razu w tym momencie problemy finansowe. A po raz z marszu. Skąd wiem o tych problemach finansowych? Z różnych kwestii, które się działy w sądzie, bo tam w sądzie widać było, że on wziął pożyczkę na dom 20 czerwca 2004, później jakąś kolejną pożyczkę, później próbował refinansować ten dom. Ja mam oczywiście linki do tych całych informacji sądowych wrzucę, będziecie sobie mogli to bardziej prześledzić. Ja Wam tylko po prostu chciałam powiedzieć, że po prostu tam żonglowanie tymi kartami kredytowymi, tymi w ogóle kredytami, to było straszne. Na dodatek trzeba pamiętać także, że Bobby w ogóle miał problem z jakby zatrudnieniem, bo ona przez ten kręgosłup to naprawdę miał poważny temat. Ledwo mógł chodzić. To jest bardzo ważne do tej historii, wbrew pozorom. I efektem czego po prostu on dostawał jakiś tam zasiłek. On dostał na pewno jakiś zasiłek, ale z drugiej strony po prostu mieszkali w domu, w pięknym domu za $300 000 nad jeziorem, właśnie w tej Eufauli. I to jest taka miejscówka, bo ja czytałam sporo o tym, że no raczej ludzie biedni sobie nie pozwalają na tego typu inwestycje. To nie jest taka miejscówka, to nie jest taki dom, który po prostu można sobie tak okupić, jak się tam żyje. Raczej po prostu ludzie zamożni, albo przynajmniej wyższa klasa średnia jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby zamieszkać właśnie w tamtej dzielnicy. A oni mimo to, nie wiem czym się zajmowali, nie wiem skąd mieli pieniądze. Były takie plotki, że ktoś tam z nich pochodzi z bogatej rodziny, ale nie wydaje mi się. A tutaj po prostu sytuacja wygląda tak, że no ona z tą chorobą dwubiegunową, on z tym bólem, a z drugiej strony tutaj problemy finansowe, a mają taką niesamowicie piękną posiadłość. Czytałam także taką informację takiegoś człowieka, który mieszka w ogóle w tamtych okolicach i mówi, no tam... No to jest bardzo zastanawiające, jak oni sobie mogli na to pozwolić, ludzie sobie nawet zadawali takie pytania, dlatego że, powiedziawszy szczerze, no trzeba mieć naprawdę bardzo dobry dochód, żeby sobie tam zafunkcjonować. No to jest mniej więcej tak, jakbyście po prostu mieszkali, powiedzmy, na przykład gdzieś tam w środku jakiegoś tam dużego miasta, gdzieś tam, znaczy w środku jakiegoś takiego mniejszego miasta, gdzieś na przykład przy rynku w Zamościu, albo gdzieś w rynku na przykład w Olsztynie, no to w takim wypadku takie, nawet jeżeli to jest mniejsza miejscowość, tak, a to nie oznacza, że po prostu tego typu jakieś tam no, mieszkania czy domy są tańsze, tak, i bliżej centrum, im ciekawsza okolica, to tym drożej, a oni właśnie mieszkali w takiej prominentnej. No ale do rzeczy. W każdym razie były też takie plotki, które chodziły wśród ludzi, tylko wiecie jak to jest z plotkami, to są plotki, więc po prostu trzeba na to uważać, że oni się zajmowali handlem narkotykami. Narkotykami albo w ogóle drugs. Drugs, czyli to jest takie określenie po angielsku, jeżeli ktokolwiek z Was się nie orientuje, że na drugs to są narkotyki, takie narkotyki w sensie po prostu tam heroina, kokaina, inne tam takie kwestie, hashish, LD, natomiast LSD, nie jest LD, przepraszam. Żadnych politycznych tutaj frontów nie miało być. Natomiast jeżeli chodzi po prostu drugs jest także określaniem na leki, na takie poważniejsze leki, więc w takim wypadku oni mogli po prostu funkcjonować gdzieś tam, ale nie było na to żadnych nigdy dowodów, nigdy nie zostały znalezione takie dowody, rodzina temu zaprzecza, więc tylko informuję Was, że takie przeświadczenie było. Z drugiej strony ktoś podjął z ich byłych sąsiadów, przynajmniej ta osoba podająca się za ich byłego sąsiada wypowiedziała się i powiedziała, no ale takie plotki nie biorą się znikąd, a wszyscy takie przeświadczenie mieli. Czy jest to prawda, czy to nie jest prawda, to już jest inny temat. Każdy prawdopodobnie jakieś plotki zna na temat swoich sąsiadów, one się niekoniecznie zawsze sprawdzają. Jeżeli chodzi w ogóle o narkotyki, no bo jak mówiłam Wam, że jest to drugs, tak, to nie wiadomo, czy to może jakieś tam recepty, może jakiś tam Vicodin, czy cokolwiek innego, no to jeżeli w ogóle mówimy o tej części Oklahomy, to tam jest, jeżeli ktokolwiek z Was tam jest, co stamtąd jest, albo po prostu tam kiedyś mieszkał, albo tam bywał, to być może sobie z tego zdaję sprawę, że takim najbardziej popularnym narkotykiem, jak powiecie narkotyki, Oklahoma, tamte rejony, to raczej wszystkim przyjdzie do głowy metamfetamina. Dlatego, że ona jest, to jest wręcz plaga, zresztą nie tylko tam, są takie miejsca, które po prostu... No to jest jakby taka niestety jakby no, czarna plaga, tak, prawda? Niestety w kwestii wielu aspektów bardzo dużo ludzi w ramach desperacji, w ramach jakiegoś tam rozczarowania życiem, bezdomności czy niemożliwością znalezienia dobrej pracy, po prostu ucieka w narkotyki, jest to zazwyczaj metamfetamina, ona jest nazywana kokainą redneków nawet. Kiedyś słyszałam takie określenie, chyba w jednym z dokumentów na temat właśnie rodziny Jamieson to padło i bardzo dużo ludzi się nastawiło, że być może oni właśnie handlowali metamfetaminą, ale mówię, żadnych, na pewno na metamfetaminę żadnych dowodów nigdy nie było. W każdym razie, jak mówię, oni finansowo sobie tak dawali, tak sobie radę, więc cały czas jakieś tutaj kombinatoryki stosowane, refinansowanie, tam zdaje się chyba była druga pożyczka na dom, brana, jakieś tego typu rzeczy, to znaczy przynajmniej tak z tego wychodzi, jak się popatrzy na różnego rodzaju tam kwestie, te publiczne rekordy, te publiczne informacje, do których można dotrzeć. No dobra, ale teraz, jeżeli przejdźmy sobie na chwilę do ojca Bobiego seniora, bo oni się obaj Bobby nazywali, Bobby senior, który chyba zresztą sam przechodził przez rozwód, tam były takie sytuacje, że oni się tam, to był człowiek ogólnie rzecz ujmując niemiły, straszny i w ogóle tam się ludzie go bali. Powiązania z meksykańską mafią, przynajmniej takie były plotki, że on coś tam ma za uszami. No i on się zajmuje właśnie prostytutkami, gangami, innymi takimi kwestiami i on miał takie sytuacje, że on groził, że zabije syna i matkę. 1 listopada 2008 roku, więc już zrobiliśmy trochę taki przeskok, bo przez 3 lata tam się coś tam robili, właściwie no przez 4 lata coś tam robili, coś tam kombinowali, w tym domu żyli, z czego żyli nie wiadomo, ale tutaj była jakaś taka sytuacja, że po prostu zaczęły być jakieś takie wielkie problemy w rodzinie, 2008 rok, że ojciec próbuje przejechać syna samochodem. Do tego są naprawdę takie poważne jakieś informacje, to nie jest jakaś tam plotka, tylko po prostu to rzeczywiście było zaprodukowane przez policję, że po prostu były jakieś takie dość poważne niesnaski. I ten ojciec w ogóle po prostu to był jakiś taki nieprzyjemny człowiek, z tego co ja rozumiem, z tego co się orientuję. No i na dobrą sprawę jakoś nienawidził głęboko, jakoś pałał głęboką niechęcią do swojej żony, byłej żony i syna. Wcześniej zresztą, ale z drugiej strony to też była sytuacja taka, że ojciec właśnie Bobiego, on zmienił testament na korzyść Madison, czyli tej swojej wnuczki, czyli po prostu córki Bobiego, jakby pomijając jego żonę i tak dalej, a więc no tak kompletnie niechęcią do rodziny nie pałał, być może właśnie z tego tytułu wynikały te kłótnie. Nie wiem. W każdym razie Jamisonowie czują zagrożenie przez tego ojca. To jest taki główny powód i oni zakładają kamery dookoła domu, co jest bardzo istotne później dla sprawy, bo dzięki temu mamy różnego rodzaju informacje filmowe. Kamery dookoła tak wysokiej, tak drogiej posiadłości absolutnie nikogo nie dziwią. Być może nie sądzę, żeby byli jedyni w tamtej okolicy, którzy taką rzecz posiadają. Natomiast oni mają kamery skierowane właściwie tylko i wyłącznie na podjazd, przed domem. Nie ma zdaje się żadnej kamery, która jest skierowana na jakąkolwiek inną część domu. I z tego tytułu też chodzą plotki, że oni są, prawda, dealerami narkotyków, że muszą widzieć, kto się do nich zbliża, jakiegoś tego typu układy. Jak mówię, znowu plotki. Jak mówię, te kamery były założone głównie pod kątem właśnie sytuacji z ojcem Bobiego, który po prostu... jakoś oni się czuli po prostu zagrożeni przez to. Był także jakiś rodzaj takiego, oni złożyli pozew w sądzie, żeby zakazać temu ojcu zbliżać się, ale nie wiem, jak to się rozwiązało. Zdaje się, że nie pamiętam, jak to się rozwiązało, czy to zostało odrzucone, czy on w końcu miał ten zakaz, czy on sobie po prostu dał spokój, bo on w pewnym momencie, chwilę później on zaczął być bardzo chory i tam później poszedł do szpitala i niedługo później zmarł, więc tak naprawdę być może po prostu to się nie było potrzeby jakiegoś takiego rozwiązania prawnego. W każdym razie tam był jakiś taki temat, chyba że im się w 2008 roku w ogóle mieli jakiś pożar w domu. Słyszałam, że ten dom jakoś tam spłonął. Znowu nie wiem, kto to zrobił. Właśnie to jest za dużo pytań. Kto to zrobił? Czy oni mieli z kimśkolwiek na pieńku? Mieli z paroma osobami na pieńku, o czym za chwilę dojdziemy. Natomiast po prostu tutaj były takie ewidentnie takie niefajne rzeczy. Być może po prostu mieli znowu jakieś problemy z ludźmi, o których kompletnie nie wiemy. Bo jak mówię, ja Wam wymienię ich wszystkich znanych wrogów lub przeciwników, ludzi, z którymi oni mieli scysję, ale niekoniecznie, nie oznacza to, że wymienię wszystkich. W każdym razie oni znowu remontują ten dom na błysk. Jeden z tych dokumentów, który mówi o rodzinie Jamison, pokazuje ten dom w środku, bo tam matka Bobiego i matka Sherilyn pokazują, jak to wygląda. On został wyremontowany właśnie tak w 2009 roku, coś takiego, więc miesiące przed ich zaginięciem i oni zrobili naprawdę po prostu najwyższa jakość, marmury, nie marmury, bardzo ładnie to wygląda, więc znowu pytanie jest takie u każdego normalnego człowieka, skąd ci ludzie, którzy funkcjonują na zasiłkach, a czeki takie zasiłkiem dla osób tam niepełnosprawnych, czy po jakichś wypadkach, to nie są jakieś specjalnie wysokie. To jest kilkaset dolarów, a nie tak, żeby sobie wyremontować dom tak olbrzymi, taką posesję na taki błysk. Więc to znowu, ludzie zawsze zaglądają do portfela w takich tematach. W każdym razie jest także sytuacja, że kondycja Sherilyn psychiczna się troszeczkę pogarsza. Pamiętacie, jak Wam mówiłam o tym bracie, który tam był alkoholikiem, który jej tam groził, w ogóle jakieś tam scysje były. Na dodatek wszystkiego siostra Sherilyn umiera. No, umiera troszeczkę wcześniej, przepraszam bardzo za nieścisłość, 2007 rok, no ale w 2008-2009 roku ona cały czas po prostu z tego tytułu bardzo cierpi, ma koszmary. Siostra Marla zmarła w 2007 roku, nie w żadnych jakichś specjalnych, tajemniczych okolicznościach. To Wam mogę od razu wyjaśnić, że tam nie było żadnych magii, żadnych czarych marów, ani żaden tam demon jej nie zjadł, tylko po prostu ugryzła ją pszczoła w język i ona umarła z powodu reakcji alergicznej. Bo ja widziałam, że ludzie się doszukują, że coś tam teraz strasznego się stało, żeby jakiś dziwny wypadek czy cokolwiek. Nie, po prostu urządziła ją pszczoła i tyle, i zmarła. Ale Sherilyn po prostu przez to miała jakiś tam bardzo dużo, po prostu nie potrafiła sobie z tym emocjonalnie poradzić, głównie dlatego, że ona była z siostrą bardzo związana, jakoś tam w miarę się ze sobą często kontaktowały, jak na Sherilyn. No i po prostu tutaj jest, niestety brakuje jej tego kontaktu, więc wpada jeszcze bardziej w tą depresję. Pojawiają się różnego rodzaju kłótnie i napięcia, no bo Bobby jeszcze na dodatek wszystkiego cierpi przez ten cały ból, nie może się za bardzo ruszać. To jest człowiek, który przez lata chodził na jakieś wycieczki. Doszło do takich informacji, że on był zaprawionym jakimś tam człowiekiem, który chodził gdzieś po górach, coś tam. Gdzieś tam po prostu był, potrafił sobie dać radę na zewnątrz, może w ten sposób, więc no, to na pewno jest dla niego bardzo ciężkie, bardzo trudne, że po prostu nie jest w stanie czasami ruszyć się z domu. No, Sherilyn ma tutaj ten problem psychiczny, czasami bierze leki, czasami ich nie bierze, do tego wszystkiego ten ojciec, te kamery, to wszystko, więc umówmy się, że, no już nawet nie mówiąc o problemach finansowych, więc umówmy się, że po prostu to powoduje, że całe napięcie, no jest jeszcze gorzej, no buduje się, tak, no jest coraz gorzej, no nie jest fajnie. Oni się oczywiście bardzo kochają, to było wszyscy podnosili, że oni byli bardzo tacy oddani sobie i bardzo tak w siebie wpatrzeni, mimo tych wszystkich napięć i tej całej sytuacji, no ale to no, nie zmienia faktu, że spijanie ździóbków to nie jest wszystko, tylko po prostu no, jeszcze jest dzień jak co dzień, że tak powiem, szara rzeczywistość, no i trzeba się też tam w tym momencie dogadać. W każdym razie zaczyna się trochę rozpaczliwe szukanie pieniędzy, remontem domu, ale tutaj widać, że po prostu kasa się jakoś kończy. Sherilyn w 2008 roku, więc jak mówię, czy to było przed pożarem domu, czy po pożarze domu, znowu nie wiem tego. A ona pozywa swojego byłego męża o zaległe alimenty, więc rozumiem, że facet się jakoś specjalnie synem nie interesował, że on za bardzo na tego syna nie płacił i w każdym razie to jest kwota chyba 31, niecałe 32 tysiące dolarów. No i to była już był taki dramat, bo tam chyba nawet banki w pewnym momencie prawie że dom zajął. Były naprawdę sytuacje finansowe takie dość poważne. Nie pamiętam, czy ta sprawa jak się rozwiązała, czy się nie rozwiązała, wiem tylko, że taki pozew wystąpił, ale alimenty w Stanach Zjednoczonych raczej są traktowane bardzo poważnie, albo płacisz, albo do więzienia. Więc rozumiem, że no, on musiał przynajmniej jakąś tam część im zapłacić, albo po prostu udowodnić, że na syna ułożył przez ileś tam lat, bo ten syn to już tam nastolatek wtedy, 2008 rok. Już taki podrośnięty, bo się w 94 urodził, jakoś tak. No, więc to już 94. No to już kawał chłopa. Prawie już dorosły. W międzyczasie także, bo Sherilyn pozywa byłego męża, no to rozmawiamy o tym, a Bobby pozywa swojego ojca. Pomyśleliby się jakieś tam straty, nie straty moralne, czy oddajmy za kamery. No prawie, że mianowicie jak mówiłam, że Bobby tam przez jakiś czas pracował na stacji benzynowej u swojej rodziny, to Bobby pozwał swojego ojca o to, że chce połowę tej stacji benzynowej. Czy właściwie pieniędzy z tego, bo oni sprzedali tą stację benzynową chyba i on chciał połowę kasy. Bo on powiedział, że on tam pracował jako nastolatek, a później jako młody człowiek i na dobrą sprawę on nie dostał nigdy żadnej, że nie dostał nawet dolara pensji, że on tam pracował tylko w ramach bycia synem i tak się nie może być i on chce połowę tam tej kasy, żeby mu zapłacili. Czyli pozwał własnego ojca, czy własnych rodziców. No ale też nie wiem po prostu jak to się skończyło, czy to się w ogóle skończyło, bo to mówię, to jest 2008 rok, a właściwie 2009 rok, to już jest 2009 rok, więc umówmy się, on za chwilę, że tak powiem, zaginie, więc ta sprawa mogła, że po prostu zostać w sądzie dalej nierozwiązana. Do tego wszystkiego, już Wam wymieniłam, że już ta siostra jest zginęła, ojciec alkoholik, tam tutaj syn, jeden z jednego małżeństwa, tutaj były mąż, tutaj ojciec Bobiego, po prostu tam wszystko się dzieje, bo jak mówię, tam jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, a im dalej będziemy iść w las, tym więcej różnych takich ciekawostek i dziwnych rzeczy powychodzi na temat tej rodziny, więc jak mówię, ta sprawa nie jest wcale taka prosta, ale proszę mi wierzyć, że to, co ja Wam mówię, to daje Wam taki pełen obraz sytuacji, mam nadzieję, jak najpełniejszy jak się da, co jest istotne właśnie dlatego, żeby po prostu nie skupiać się tylko na jednej aspekcie ich życia, ale tutaj dochodzimy do takich czarów marów i różnych takich rzeczy, które bardzo często są podnoszone, bardzo często w niektórych różnego rodzaju paranormalnych tematach stanowią jako dowód, co się stało z Jamisonami. No ja postaram się wytłumaczyć tak najbardziej mogę. Są nieporozumienia z sąsiadami. Na jakim polu? Nie wiem. Wiem, że na dobrą sprawę po prostu ci sąsiedzi jakoś tam niespecjalnie lubią. Jamisonowie nie są ludźmi, którzy za bardzo się jakoś tam specjalnie integrują. I ani nie chodzą na grilla chyba za bardzo, ani nic. Najchętniej to siedzą sami w domu, albo gdzieś sobie wyjeżdżają na kempingi na parę dni, nikomu nic nie mówiąc. Więc właściwie no tak jakoś nikt ich tak specjalnie, rozumiem, nie kocha, tak? Nie mają ani dobrej prasy, dobrej opinii, jakoś tak no tak, coś tam nie gra w każdym razie. W międzyczasie właśnie w tych wszystkich stresach, które tam się dzieją, Więc możecie sobie wyobrazić, że ta rodzina to nie żyła tam, powiedziałabym szczerze, w jakimś takim obłoku szczęścia i radości wszelakiej. Są trzy koty po kolei, one są, one zdychają tam, oni mieli jeszcze koty. No i te koty tam kaput. Co im się stało z tymi kotami, nie wiem, ale w każdym razie Sherilyn jest przekonana, że to, że tak powiem, to jest wina sąsiadów i że sąsiedzi to truli. No sąsiedzi jakoś mówią, że no niekoniecznie, ale po prostu tu jest mi ciężko powiedzieć, czy to jest fakt, że po prostu ktoś te koty otruł, czy te koty tak zdechły, bo zdechły, czy cokolwiek się stało z tymi kotami. W każdym razie biedne koty już nie żyją, ale Sherilyn stwierdziła, że po prostu ona będzie udawać właśnie taką wiedźmę, że ona chciała mieć reputację wiedźmy, bo uważała, że jak będzie udawać wariatkę, to wszyscy cię zostawią w spokoju. Znaczy, to jest jakby tam metoda, która rzeczywiście działa, jeżeli człowiek chce być odseparowany od wszystkich ludzi, które cię otacza, no ale ona jakby, sporo ludzi uważa, że po prostu ona wcale nie udawała tej wiedźmy i ona nie udawała wariatki, tylko rzeczywiście była wariatką. No, ale to już jest inna inszość, tak? W każdym razie oni mieli taki kontener transportowy, taki jak na statkach jest, takie duże bydle metalowe, im to stało w ogródku. Tu może być pewien problem, jakichś takich problemów z różnego rodzaju sąsiadami, że oni chcieli, żeby część tego złomu oni uprzątnęli albo coś. No ale nieważne, w każdym razie mieli ten kontener w jakimś takim tajnym planie, że oni kiedyś ten kontener zamieszkają w tym kontenerze, za chwilę, bo ten kontener jest bardzo istotny, pozorom. I ona ten kontener cały posprejowała, porobiła jakieś takie graffiti, głównie religijne, ale też były takie jakieś napisy właśnie o wiedźmach i kotach. Jednym z takich cytatów, które tam padły, były: wiedźmy nie lubią, gdy ktoś zabija im kota. No i jakieś tam inne, jakieś tam bazgroły. Znaczy tam ciężko powiedzieć, co tam jest, bo powiem Wam tak, że jak mówię, to tam widzicie pewnie zdjęcie tego kontenera, natomiast no ja tam nie byłam, nie patrzyłam, co tam jest. A tam są jakieś bazgroły, mniej lub bardziej sensowne. W każdym razie sąsiedzi stwierdzili: aha, ona rzeczywiście nie jest specjalnie tak tego, może lepiej się z nią nie zadawajmy, i zostawili rzeczywiście w spokoju. Nikt tam ich później, po tym całym kontenerze, po tych wszystkich rzeczach, to po prostu nikt się nimi nie zajmował. Ludzie uważają, że oni nie istnieją. Co wbrew pozorom będzie miało istotne znaczenie, bo zaś się ktoś zapyta, dlaczego tak długo czekano, aż ktoś ich zaczął szukać. No właśnie dlatego, bo ludzie nie chcieli z nimi nic rozmawiać, nic z nimi nie chcieli mieć do czynienia. Więc tak, jeszcze było coś takiego, że Sherilyn jakiś czas tam wychodziła z domu i mówiła: chodźcie na moje tam jakieś tam różnego rodzaju rytuały, bo coś tam, czy ja przygotowałam jakiś napój wiedźm, czy chcecie spróbować jakiegoś napoju wiedźm, więc wszyscy powiedzieli: aha, to my sobie pójdziemy, tej pani tu nie ma, tam zignorujmy to. W międzyczasie jak zwykle dzieje się bardzo dużo rzeczy, bo tutaj to jest taka historia, że właściwie tu się bardzo dużo rzeczy w międzyczasie dzieje. Syn Sherilyn, ten z pierwszego małżeństwa, nastolatek, to ma tego wszystkiego dość, najwidoczniej. Coś się dzieje, nie wiadomo, co się za bardzo dzieje, ale w każdym razie jest sprawa o przeniesienie praw rodzicielskich na ojca. Ta sprawa wpływa do sądu, ona spływa z jakiegoś tam powodu, właśnie to nie jest tak dokładnie wyjaśnione w tym pozwie, do którego ja dotarłam, ale tam była jakaś taka sytuacja, że że matka już nie może po prostu dostarczyć jakichś tam warunków funkcjonowania i psychicznego i jakby materialnego dla tego syna, dla jego rozwoju, że ojciec byłby lepszym rozwiązaniem. I zdaje się, że po prostu syn nawet sam za tym optował. Tak gdzieś dotarłam takie informacje, natomiast ona nie została nigdzie potwierdzona w mediach. On po prostu już nie chce z tą matką, z tym Bogiem, z tymi kamerami, z tymi jakimiś dziwnymi ludźmi, którzy przychodzą, on tego nie chce. Co i tak pokazuje troszeczkę właśnie, jak ten dzieciak musiał być trochę zdesperowany, jeżeli rzeczywiście prawda, no bo mówmy się, że on po prostu z tym ojcem za bardzo kontaktów nie miał, bo tutaj się jakieś sprawy sądowe cały czas odbywają, matka chce kasę, to, tamto, wam to, a z drugiej strony po prostu, no on już uważa, że to byłoby lepsze niż to, co ma, więc no coś musiało się bardzo złego z tego dziać. W każdym razie pierwsza rozprawa jest 23 czerwca, 2009 rok. Jesteśmy 2009 rok cały czas już. 15 lipca jest ostatnia i chłopak wyprowadza się do ojca. Już nie ma dwóch zdań, więc ja wiem, że po prostu była jakaś taka sytuacja, że nawet nie wiem, czy ja później o tym jeszcze chyba wspomnę, ale w każdym razie tam była jakaś rozprawa w ogóle o odebranie Sherilyn, czy był jakiś plan, żeby jej w ogóle odebrać prawo rodzicielskie, ale tam były jakieś tego typu akcje. On po prostu już nie chce mieć nic do czynienia i ten syn w tym momencie po prostu kompletnie, całkowicie nie ma o nim w ogóle wzmianki w tej historii. A on się wyprowadził do ojca, ojca. Ja rozumiem, że to chyba było w Teksasie, ale też nie jestem pewna, gdzie ten ojciec jego mieszka, ten pierwszy mąż Sherilyn, to nic o nim więcej nie wiem, tylko tyle. Znaczy, no, pewnie funkcjonuje, żyje, gdzieś tam pewnie już zarabia pieniądze, czy założył rodzinę nawet, no bo to już ileś tam czasu minęło. No już tak minęło co? Prawie 10 lat. Boże, jak ten czas leci. Więc na dobrą sprawę, no pełnoprawny, to już jest młody mężczyzna, no ale on się w każdym razie nie wypowiada w mediach, nic o nim nie wiem za bardzo, co się z nim dzieje, tylko tyle, wyjechał, koniec. Może i dobrze, że wyjechał, bo jakby nie wyjechał, to mogłoby się z nim coś złego stać. W każdym razie on wyjeżdża w lipcu 2009 roku, więc jeszcze są te rozprawy, jeszcze nie jest do końca wiadomo, jak to wszystko będzie, ale rozumiem, że ten syn Sherilyn podejmuje decyzję, że on się wprowadza do ojca. Wprowadza się współlokator. Współlokator o takim tajemniczym niku KP. To jest prawdopodobnie skrót od imienia i nazwiska, którego nie za bardzo są ludzie jakby no, informować, jak on się nazywał. Być może on na to nawet nie ma ochoty. To był także powód taki, że właśnie Bobby, no on nie za bardzo tam mógł w domu tam ogarnąć. Była taka informacja w którymś z filmów dokumentalnych, że on po prostu nie dawał sobie rady z pracą, czy z czymś tam, więc nie wiem, to tak wyglądało, jakby on miał jakiś warsztat, czy oni no, na roli to nie pracowali, no bo ta działka to nie była rolna w żadnym stopniu, więc w każdym razie poczuła jakoś pomagiera. No i się prowadza ten współlokator, ten KP. Jaki to parobek, złota rączka, nie wiem. I on w każdym razie tam z nimi mieszkał. Co było istotne właśnie być może dlatego, że ten chłopak się wyprowadził, bo już miał dość pomagania w domu. Albo być może za bardzo uważał, że jego czas jest wykorzystywany. Nie wiem, w każdym razie po prostu ten KP jest istotny. No i ten KP, on długo z rodziną nie pomieszkał. On, bo chyba dość szybko to się zaraz wyprowadził, zaraz zerknę. Mianowicie dlatego, że Sherilyn się czuła bardzo zastraszona przez niego. Tam była taka sytuacja, bo ten KP to w ogóle należy do jakiegoś tam członku ruchu Biała Duma, coś tam. Jacyś tam rycerze, tam w ogóle neonaziści i tacy inni, że w ogóle biała rasa i tak dalej. I Sherilyn, która miała tam część krwi indiańskiej w sobie, no to on tam kiedyś przy niej usiadł w salonie i powiedział: masz w sobie krew indiańską, powinienem cię zabić. Jakieś takie tematy. No to więc jak mówię wam, jak to współlokator, to powiem wam szczerze, że no chyba się nie czujesz bezpiecznie i uważasz, że po prostu najlepiej, jakby sobie je tak poszedł. No i ona pomyślała sobie to samo, więc po prostu wzięła pistolet z jakiejś tam kolekcji Bobiego, tak to było powiedziane. No i tam pod groźbą, pod lufą powiedziała: to pan sobie idzie teraz, bo ja bym jednak nie chciała, żeby pan tutaj tak tu był. No i on sobie poszedł. To coś się chyba było w sierpniu, więc on tam miesiąc pomieszkał, czy tam parę tygodni, krótko to było. Była jeszcze taka wersja, że ona podobno chyba strzeliła w ziemię, jak on tam nie za bardzo chciał wyjść, no on sobie poszedł, więcej nie wrócił, rzeczywiście. Więc tam dumny rycerz, coś tam, biała duma, to jakoś tak, to nie. W każdym razie od tego czasu mniej więcej Sherilyn nosiła ze sobą pistolet. Ona miała taki swój pistolet ulubiony, to była 22, to jest bardzo istotne ta sprawa, bo ona po prostu czuła się zagrożona. Ona miała cały czas wrażenie, że nie wróci, bo on się tam odgrażał, że ja tam łubudu, bo tam czystość rasowa, coś tam, no ale ona jakby, no ona się troszeczkę bała, w każdym razie, no bardzo zresztą nią to wstrząsnęło, no mówmy się, wam to nie wstrząsnęło? Że to był pierwszy raz w momencie, jak ona musiała komuś tam wycelować pistolet w twarz, to nie jest miłe, rozumiem z tego. A ona w międzyczasie, Sherilyn, w międzyczasie, to jest słowo klucz, to jest słowo, które sponsoruje w ogóle ten materiał, w międzyczasie. Mianowicie ona pisała dziennik, znaczy ona pisała dziennik, napisała takie zapiski miała. Nawet ciężko nazwać dziennikiem, jak ją naszło, to coś pisała. Mi się wydaje, że bardzo dużo ludzi ma takie coś, jak coś nas znajdzie, to coś napiszecie, albo nagrać na YouTubie. W każdym razie, i tam właśnie widać, bo to zostało później znalezione. Oczywiście to zostało znalezione grubo później, ale to jak mówię, chronologicznie. I ona tam właśnie pisała różne takie, tam opisywała właśnie tą sytuację na tej kanapie, co ten KP przyszedł i powiedział: ja cię tutaj, ty. I tam jakieś tam swoje przemyślenia, myśli. I to właśnie widać bardzo dobrze w tych zapiskach, jakie ona miała właśnie górki, dołki. Że ona miała tam, raz miała jakąś takie paranoje czasami wręcz, a jednego dnia była zupełnie szczęśliwa i wspaniała i wszystko się układało, więc tak. Natomiast w tym dzienniku także, później to odkryto, był 11-stronicowy list do męża. I to był taki list, który bardzo dużo ludzi podnosi, że to jest takie, no właściwie, że może coś tam naprawdę bardzo złego się działo w domu. między nimi. Mianowicie ten list to był taki no, pełen nienawiści. Taki był po prostu, że jesteś potworem i tak dalej, i tak dalej. I to był taki cytat, który jest bardzo często podnoszony, więc ja wam go także przeczytam. Nie chcę, by moja córka wychowywała się w systemie, czyli jakby w systemie tym całym, jakby tam tych wszystkich rodzin zastępczych i tak dalej, ponieważ ty skończysz w więzieniu za usiłowanie morderstwa, a jej matka nie będzie żyć. Więc nie za bardzo wiadomo, o co chodzi, bo ona sobie pisała takie rzeczy, one tak, to one, te jej zapiski, one nie mają takiego specjalnie logicznej ciągłości, po prostu to są jakieś tam wtręty, ale z drugiej strony po paru stronach, po tym całym takim dramatycznym tego, że ty pójdziesz do więzienia, bo za usiłowanie morderstwa, no to w takim wypadku tam już jest, a kocham cię Bobby, jesteś wspaniałym człowiekiem, jesteś cudowny i tak dalej, więc bardzo dużo ludzi, która na to patrzy, mówi, o, coś tam się naprawdę niesamowitego działo, ale z drugiej strony jak popatrzymy z perspektywy tego, że była osobą chorą, jeszcze czasami na lekach, a czasami nie, no to mimo wszystko po prostu no, jesteśmy to w stanie jakby bardziej rozumieć. Te nastroje w tym dzienniku się zmieniało, ale mimo wszystko pojawiały się rozmowy o rozwodzie, bo ta, jak mówię, ta cała sytuacja, która była w tym domu, no jeszcze wyprowadzka tego syna, która myślę, że Sherilyn musiała strasznie zaboleć, tak? No bo ona tego dzieciaka wychowywała, tak umówmy się, tego swojego syna. Więc do tego wszystkiego ta choroba Bobiego, który on jak mówię, no, on przy tym strasznie cierpiał, no to umówmy się, że to tak niespecjalnie dobrze to wyglądało. A teraz dochodzimy do wersji, znaczy nawet nie jest wersja, to jest kolejne w międzyczasie, czyli kolejna rzecz, która się dzieje w tym domu, abstrahując od tych wszystkich neonazistów, znaczy tam tych rycerzy białych tamtego, abstrahując od tego ojca i tego wszystkiego. Nie będę już tego powtarzać co jakiś czas. Chyba mnie słuchacie cały czas, to chyba wiecie, co się dzieje. W każdym razie, czarna magia. Mianowicie stwierdzają obydwoje, znaczy to nie, że tak w 2009 roku konkretnie, tylko to już wcześniej było, że ten dom jest nawiedzony. Że ten dom jest nawiedzony, że widzą duchy, a szczególnie Madison widzi duchy, że widzi takie, ona widzi dwa takie duchy, Emily a Michaela. I to są duchy, czy tam demony, to chyba duchy bardziej. W każdym razie to są, oni mówią nawet, że to są anioły pod postacią dzieci, że one wchodzą do domu pod postacią dzieci i Madison właśnie rozmawia z tą Emily na głównie. Michaelem to nie wiem, czy ona z nim rozmawiała. W każdym razie tak, Madison jest tam specjalnie uzdolniona i widzi, znaczy rodzina to jakoś tak tego słuchała, ale tak to specjalnie tak się tym nie przesadnie tym przejmowali, bo po pierwsze, jak mówiłam, Sherilyn to była strasznie taka naiwna i ona wszystko wierzyła, a po drugie, tak, to czasami są takie sytuacje, że po prostu dziewczynka, jakieś tam dzieci po prostu mają takie opcje, że jak nie mają za bardzo kontaktu z rówieśnikami, a oni tak, ci sąsiedzi to niespecjalnie chyba chcieli, żeby ich dzieci się z nimi bawiły, no to tak wymyślają sobie jakichś takich przyjaciół tam nieistniejących, no więc rodzina to interpretowała w ten sposób, a nie, że duchy są widziane, że tam I see dead people, to raczej nie, ale w każdym razie Sherilyn i Bobby byli przekonani, że tam są duchy. I właśnie Sherilyn miała taką opcję, że chodziła, przylepiała karteczki, na przykład precz demonie, idź sobie demonie. Takie karteczki przylepiałam, takie, znaczy takie żółte. To chyba nie działa. W każdym razie było też coś takiego, że oni czytali sobie Biblię Szatana, w ogóle nakupowali jakichś książek ezoterycznych, głównie właśnie jakichś satanistycznych. Nie wiem za bardzo, co to ma zadziałać w kwestii tych demonów, no ale szukali naturalnych rozwiązań. Nie jakichś takich inwazyjnych, tylko pomyśleli sobie, jak będą czytać te książki, tam różne takie, nie wiem, słowniki, na przykład różnego rodzaju duchów, demonów i demonologii stosowanej, to oni się dowiedzą, jak te duchy mają, jak te duchy odpędzić. Tam Bobby też zaczyna widzieć duchy. Głównie na dachu domu. Podobno są jakieś 3-4 sztuki, które tam chodzą po tym domu. Nie wiem, czy po dachu. Nie wiem, czy tupią im, czy coś tam, ale nie dają im spać. Więc coś zaczyna być ciekawe, więc oni wchodzą w jakąś zbiorową paranoję, zaczynają robić jakieś rytuały, one są dość infantylne te rytuały, na przykład ja uderzę w dzwoneczek, a ty zatańczysz, jakieś takie są, nawet ci ludzie, którzy je widzieli, to mówili, że to tak wyglądało bardziej jak jakiś teatrzyk po prostu przedszkolny, niż jakikolwiek rytuał, wiecie o co mi chodzi, po prostu to, oni może sobie w to święcie wierzyli, ale to tak jakoś to niekoniecznie wyglądało na coś konkretniejszego. Wiem, że jakaś koleżanka Sherilyn kiedyś była zaproszona, tam siedziała u nich, tam piła kawkę, czy tam co innego tam, czy tam czytała sobie w ramach po prostu siedzenia i czekania i spędzania z nimi czasu, na przykład gazetkę pod tytułem Demony dzisiaj, nie wiem, ale w każdym razie była taka sytuacja, że ta koleżanka siedziała i tam widziała jakąś mgłę, która spływała ze schodów. I Bobby się w ogóle strasznie bał demonów. To też było coś takiego. A Bobby, to jeszcze były takie momenty, że Bobby to miał takie sytuacje, że on czasami zdawał się, że on jest nawiedzony, że mu się oczy takie czarne robiły i zachowywał się jako opętany i w ogóle był taki strasznie wtedy agresywny, niemiły, chamski. Ale normalnie, bo normalnie to był taki człowiek, co by po prostu muchy nie skrzywdził. I on tak naprawdę, to był w ogóle taki człowieczek bardzo, bardzo spokojny, bo ja Wam mówiłam, że tam chodziły plotki, że oni są jakimiś tam bossami narkotykowymi. To był facet, który nawet nie miał żadnej kartoteki. Znaczy on miał, przepraszam, miał chyba jeden mandat za szybkość. I to wszystko. Więc on był taki miły, grzeczny, zawsze się tam jakoś tak, oni się nie za bardzo pokazywali, co się dzieje w ich życiu, bo oni byli bardzo prywatni, jeżeli o to chodzi, strzegli swojej prywatności, może w ten sposób, no ale to nie znaczy, że to były jakieś takie straszne rzeczy. W każdym razie, no, były takie informacje, że tam się coś tego złego dzieje, że to jest nawiedzenie. Ja nie wiem, czemu nie to tak wymyślili. W każdym razie rodzina poszła do księdza, szukała rozwiązania w księdzu, poszła do parafii, szukała tam rozwiązania. To był taki ksiądz, który nazywał się Gary Brandon, ojciec Gary Brandon, i 2 października 2009 roku pojawił się u niego Bobby. I opowiadam o tych demonach i mówi, no dzień dobry panu, dzień dobry ojcze, bo tu jest taka sprawa, że mam demony. A ten ksiądz, aha, no i ja mam takie pytanie, czy co tam ksiądz może zrobić? No nie wiem, no jakieś tam rozwiązanie typu modlić się. Ksiądz chyba mu specjalnie nie uwierzył. No i Bobby się tak podrapał po głowie i powiedział, ale czy są może, ksiądz mi powie na przykład, gdzie kupić jakieś srebrne kule, żeby te demony zabić. Od takich rozwiązań szukał facet, a nie tam jakieś tam rytuały, nie rytuały. Uważał po prostu kupić srebrne kule, czy tam jakieś specjalne naboje, wybić to wszystko. Ksiądz mu raczej powiedział, że takie naboje nie istnieją, ale Bobby się nie poddał, że po prostu nawet godzinę spędził wydzwaniając na lewo i na prawo po to, żeby po prostu znaleźć, żeby mu znaleźć jakąś firmę, która mu srebrne kule sprzeda, ale chyba nie znalazł. Demony, nie demony, te wszystkie inne straszydła, ale na dobrą sprawę bardzo często to jest podnoszone. Ja nie wiem za bardzo, skąd im się to wzięło. Ja nie wiem, czy to jest była kwestia, czy ja później Wam powiem różnego rodzaju teorie, ale po prostu ludzie uważają, że po prostu podstawowym aspektem patrzenia na tej sprawy, bardzo dużo jest takich różnego rodzaju filmików, plotek i takich kwestii, że po prostu to były demony i to był ten nawiedzony dom. Ja nie wiem, czy ten dom był rzeczywiście nawiedzony, nic o tym nie wiem. Co więcej, no nikt tego więcej nie stwierdzi. Nawet cała rodzina, która tam przebywała, oprócz tej jednej przyjaciółki, co widziała tą mgłę, uważała, że to nie jest specjalnie jakoś tam, nie należy rozwinąć tematu, że to tam, no, nie wiem, wszystko jest w porządku z tym domem. W każdym razie, takie przekonanie funkcjonuje. Muszę Wam o tym wspomnieć. No, moje chyba nastawienie do tego aspektu raczej słychać. Jeżeli w tonie, którym przedstawiam tę konkretną kwestię. Była także sprawa oczywiście o poświęcenie tego domu do księdza i nie wiem, czy ten dom został poświęcony, czy nie został poświęcony. W każdym razie no, była taka prośba. Do takiej prośby się raczej nie odmawia, to nie jest nic nadzwyczajnego. W Stanach Zjednoczonych domy, nawet samochody się święci, więc nie ma najmniejszego problemu. W każdym razie oni oboje bardzo stracili na wadze, i ta Sherilyn i Bobby, właśnie tak mniej więcej, to było 2 października, mówię, tak? No to oni tak mniej więcej we wrześniu, w październiku zaczęli tracić na wadze, jakby coś im leżało na sercu, albo zaczęli być chorzy. Mogą być tego różne kwestie, to mogą być, mówię, tych problemów, te problemy Wam omawiałam przez ostatnie chyba 40 minut z kawałkiem, więc na dobrą sprawę, no to są ludzie, którzy na dobrą sprawę no, nie mają lekkiego życia, więc umówmy się, że to może być wynik tego, może być wynik wielu różnych rzeczy, to po prostu te wszystkie nawiedzone historie, to też może być wynik jakichś tam różnych aspektów ich życia, które po prostu są, które się po prostu pojawiają, tak? Natomiast, no ponieważ jak mówię, to tam zaczynają być jakieś tam tematy, rozmowy o rozwodzie, rozmowy o jakimś tam rozstaniu, te napięcie eskaluje, no to w takim wypadku oni postanawiają, no ponieważ oni, jak mówię, oni się bardzo kochali, rozumieli się, świetnie się czuli w swoim towarzystwie, no i postanowili, że po prostu oni kupią sobie nowy dom. To jest chyba najlepszym rozwiązaniem, jak uważacie, że dom jest nawiedzony. Po prostu kupić inny, a tamten sprzedać. No i jak mówiłam, że oni mieli ten kontener cały taki, prawda? Ten taki tam, co go tam pobazgrała, to oni sobie wymyślili, że właśnie kupią kawałek ziemi i będą mieszkać w tym kontenerze. I zanim mi ktoś powie, że o Jezu, jaki to jest głupi pomysł, to proszę, bo chciałabym tylko Wam wyjaśnić, że takie całe społeczności mieszkające w kontenerach w Stanach Zjednoczonych, czy nie wiem, jak w Europie, być może to też przyszło, ale w Stanach Zjednoczonych jakoś tak, to jest, jak to jest fajnie zrobione, bo to na przykład to są bardzo fajne domy, naprawdę. Ergooszczędne i tak dalej, są ludzie po prostu, którzy tak funkcjonują, nawet z tego robią takie architektoniczne perełki, właśnie na podstawie tych kontenerów, że to się jakoś tak świetnie sprawdza jako dom, nie wiem. No oczywiście trzeba sobie doprowadzić jakąś całą wodę, nie gaz i tak dalej, wyciąć okna, żeby to w ogóle miało ręce i nogi, tak, żeby to miało sens, ale rzeczywiście ten kontener po prostu to nie jest jakiś taki pomysł kompletnie z sufitu, że tam tylko jacyś tam nie wiem, bezdomni albo ludzie kompletnie oderwani od rzeczywistości mieszkają w tych kontenerach, więc to tylko tyle chciałam wam wyjaśnić, żebyśmy po prostu jakby patrzyli na to troszeczkę z takiej no, trzeźwej perspektywy. W każdym razie oni sobie wymyślili, że oni tam kupią sobie tam jakąś ziemię w górach, tam mniej więcej w Sans Bois Mountains, i tam właśnie po prostu oderwanie od wszystkiego, ze spokojem, więc być może właśnie była jakaś tam kwestia tego, że tam coś ludzie do nich przychodzili, nie wiem, no był jakiś stres tam w ich życiu, no to w takim wypadku po prostu tam sobie zaczną od nowa, poradzą sobie ze swoimi problemami, będą mogli, znowu się w sobie zakochają, tak, po prostu miłość rozkwitnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet podjęli taki krok, że wypisali Madison ze szkoły. Mogło być to związane z tym, że Madison miała taki wypadek w szkole, że, znaczy właściwie w przedszkolu, ona miała 6 latek wtedy, i po prostu została uderzona na placu zabaw w buzie i straciła przednie zęby. Znaczy nie wiem, czy to były stałe, czy to były mleczaki, chyba już czy mleczaki, jak 6-latka. No ale na dobrą sprawę rodzice stwierdzili, że ona i tak będzie lepiej, jak ona będzie, że ona będzie w domu, że oni ją będą... że oni ją będą uczyć, po prostu, że no, będzie że tak w domu szkolona. To jest całkiem normalne w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 miliony dzieci jest, że tak powiem, pobiera edukację w domu. Nie ma wymuszenia, nie muszą chodzić do szkoły, muszą tylko zdać egzaminy tam szkolne. Nawet pamiętam, że właśnie na początku właśnie października, nie wiem kiedy to było, w każdym razie między tym księdzem a 7 października, to jest istotna data, to on nawet spędził jakiś tam czas, żeby kupić jakieś przybory szkolne dla Madison, coś tam, żeby po prostu jakby zacząć ten rok szkolny, edukację tam w domu. No ale jak mówię, oni szukają tego domu, bo tam demony, bo tam coś. I 7 października 2009 roku Bobby znajduje jakąś tam parcelę. Znajduje jakiś tam kawałek ziemi i oni stwierdzają, że oni sobie tam pojadą i sobie to obejrzą na własne oczy. I na dobrą sprawę w tym momencie zaczyna się już zagadka, dlatego że nie będzie dla Was wielkim zaskoczeniem, jak powiem, że oni z tego wyjazdu nie wrócili. Nie wiadomo za bardzo, co się z nim stało. Natomiast wiadomo jedno, bo to później po fakcie się okazało, że jak mówiłam, że nie mieli te kamery na podjazd, no to mamy filmową jakiś dowód, co się z nimi działo, jak oni się pakowali. Jak oni się pakowali na ten wyjazd w góry, to jest troszeczkę taka, to wygląda troszeczkę bardzo dziwnie. A po pierwsze, oni się zachowują jak roboty i chodzą jak zombie. Mogą jakiś tak wzrok, jak ciele wmalowane w rota. Po drugie, oni robią jakieś bardzo dziwne do tego samochodu, do tego podchodzą, coś wkładą, później biorą tą samą rzecz, zabierają do domu, później biorą tą samą rzecz, znowu biorą ją do samochodu, tak jakby to było kompletnie bez składu i ładu, jakby działali w jakimś transie, albo byli jakoś tak kompletnie naćpani, byli pod wpływem jakiejś substancji, może w ten sposób, może mniej kolokwialnie. W każdym razie to wygląda bardzo dziwnie. I oni chodzą do tego samochodu. 30-40 rund robili, żeby zapakować ten samochód. Co mówmy się, samochód, kiedy stoi na podjeździe, to 30-40 rund, no to trzeba byłoby się naprawdę postarać. A dodatek, w momencie jak oni się właśnie pakowali w góry, żeby pojechać zobaczyć tą całą ziemię, no to powiem Wam, że jeszcze coś tego, że oni się 2 czy 3 razy przebrali. Nie wiem z jakiego powodu, oni chyba też nie wiedzą. I właściwie kompletnie nie było między nimi kontaktu. Oni się w ogóle do siebie nie odzywali. To też było, to było podnoszone, bo później to jakiś psycholog zobaczył, czy ktoś tam z policji i powiedział, że oni wyglądają właśnie, że coś jest tutaj nie tak. Cała chyba, nie wiem czy jest całe nagranie, bo to trwało ileś tam godzin, chyba 2 godziny oni pakowali ten samochód, czy tam ile, nie wiem nawet. Natomiast no i są fragmenty tego nagrania w filmach dokumentalnych, więc możecie sobie zobaczyć, natomiast no, są tylko takie jakieś takie najbardziej istotne rzeczy. Ja nie widziałam nigdy całości, więc tylko opieram się na opisach, które ludzi, którzy to widzieli. W każdym razie Bobby wyrusza, takim kompletnie zombie robotem nie był, ponieważ wykonuje kilkanaście telefonów. Jak ja będę rozmawiać, to pojawia się lista tych telefonów. Te telefony, które on wykonuje 7 października są bardzo dziwne, dlatego że po prostu on właściwie no, łączy się, dzwoni raz czy dwa do tego właściciela ziemi. To była jakaś firma w ogóle, i która w ogóle nie była w Oklahomie, tylko gdzieś tam indziej miała siedzibę. I on się tylko prosił tylko informacji dokładnie, gdzie ta ziemia jest, ale w każdym razie bardzo często sprawdza swoją pocztę głosową. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że on sprawdzał swoją pocztę głosową w momencie, dlatego, że po prostu się pomylił, bo czasami są takie telefony, były takie telefony, że bardzo łatwo zamiast do książki wejść, do co się naciskało, się dzwoniło na pocztę głosową, czy po prostu oczekiwał jakiejś informacji. W każdym razie o 9:18 sprawdził swoją pocztę głosową, a później o 14:41, później o znowu gdzieś tam, bardzo, bardzo często dzwonił na swoją pocztę głosową, jakby tam nie zostawał jakichś informacji. A jakiekolwiek inne telefony, jakie wykonywał, trwały minutę, nawet pół minuty, to było wszystko. Tych telefonów jest sporo, macie całą listę. W każdym razie oni przyjeżdżają tam do tego tam, gdzie tam te wszystkie, gdzie ta się ta parcela mieści, to jest kawałek drogi. Nie wiem dokładnie, chyba ktoś mi mówił, że to 70 km, możecie sobie to wszystko sprawdzić na mapach, te wszystkie informacje są w sieci i w źródłach. Natomiast jedną ważną rzeczą jest to, że to jest taki teren, do którego jest bardzo trudno dojechać. Dlatego, że tam jest mnóstwo jakichś ścieżek, te drogi nie są wyasfaltowane, one są, znaczy w większości nie są wyasfaltowane, to nie jest tak, że po prostu są tylko ubite drogi. To jest teren, gdzie tak naprawdę jest bardzo dużo jakichś starych kopalni, bo tam pozamykanych tych kopalni, gdzie jest sporo opuszczonych pól roponośnych, bo tam się ropę wydobywało, tak? Jest, jak mówię, mnóstwo tam sytuacji takich, czy to jest taki rejon ogólnie rzecz ujmując, z tego co jest mi wiadome, jeżeli ktoś z Was tam jest i ma po prostu taką jakąś większą informację, to proszę mi poprawić, ale ten opanowany przez jakieś takie sytuacje, że tam są właśnie jakieś takie laboratoria produkujące metamfetaminy, no to się nie ciekawie, tam trzeba po prostu wiedzieć, gdzie się idzie, tak? I oni się tam pałętali. I wiem, że po prostu nawet się spotkali z jakimś facetem, prosili o drogę kilka nawet osób i wszystko było w porządku, więc ten stan, że oni do siebie nie rozmawiali, tylko pakowali ten samochód, to może po prostu był brak porannej kawy, nie wiem, ale po prostu wszystkie informacje później, jak ten Bobby korzysta z telefonu, oni kontaktują się z jakimiś ludźmi po drodze, pytają się gdzie, jak, co, więc na sobie to wszystko wygląda jakby zupełnie normalnie. W każdym razie oni pojechali sobie w te góry, zobaczyli sobie tą parcelę, zaś jeszcze 8, nie wiem gdzie spędzili noc, czy oni wrócili, czy po prostu spędzili noc w samochodzie, różne są wersje, w każdym razie 8 znowu jadą tam na tą całą parcelę, jeszcze raz ją obejrzeć, na pewno tam docierają do gór na telefonach komórkowych, o 2:47 po południu oni... Dobrze mówię? Nie. Mniej więcej w południe oni w takim wypadku robią 2 zdjęcia tej ziemi, którą oni chcą kupić. I to mniej więcej tak to wyglądało. Oni się... Chyba rozumiem, że im się to podoba. W każdym razie później zaczynają być już wielkie, wielkie zagadki. Dlatego, że po pierwsze... znajduje się, oni mniej więcej o godzinie 2:47, 8 października, robią zdjęcie. Jest to na telefonie Blackberry Bobiego i robią zdjęcie Madison. To zdjęcie jest takie no, dla wielu ludzi no, bardzo podejrzane. Sporo ludzi podnosi także, że to zdjęcie było robione właśnie na tej parceli. Ja bym powiedziała, że nie byłabym pewna, gdzie to zdjęcie było robione, powiem szczerze, bo po prostu tam widać jakieś krzaki, jakiś kamień, więc nie wiem, gdzie to było zrobione dokładnie. I ludzie właśnie mówią, że na tym ostatnim zdjęciu widać Madison, która jest przerażona, która nie patrzy w obiektyw, znaczy to, że nie patrzy w obiektyw to jest jedno, że widać, że no to nie robił tego Bobby, robił to ktoś inny, że ona wygląda po prostu jakby się strasznie bała, że była przerażona i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, czy ona tak wygląda, to jest, oddaję Wam głos w dyskusji w tej kwestii, natomiast no powiem Wam, że rzeczywiście to zdjęcie jest dziwne i to jest właściwie tyle. I właściwie to jest wszystko, co nie wiadomo. Że oni 8 na pewno byli oglądać tą posesję, na pewno rozmawiali z właścicielem tej parceli w górach. Na pewno zrobili zdjęcia tej parceli w górach, mniej więcej koło 12 w południe. Na pewno zrobili też zdjęcie Madison. To jest wszystko. A jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jak oni pojechali z Madison, to oni pojechali, była Bobby, była Sherilyn, była Madison i jeszcze wzięli tego pieska, bo oni mieli takiego małego pieska, Maisie. Oni mieli tego pieska jeszcze, są. Piesek jest ważny. On jakoś tam oprócz szczegania nic nie robił do tej pory, więc zapomniałam o nim wspomnieć. W każdym razie cisza. Jak mówię, cisza. Rodzina zaczyna się interesować, czy coś się nie dzieje z Jamisonami właściwie po 4 dniach, po 5 dniach. Próbują do niej dzwonić, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko jest ok. Zdaje się, że tam w pewnym momencie, nie chwilę przed ich wyjazdem w góry, właśnie to tam chyba jedna z matek, nie wiem czy Bobiego, chyba matka Bobiego tam z nimi zostawała, bo że tak powiem, stan psychiczny Sherilyn był taki sobie. Też zapomniałam wspomnieć. W każdym razie rodzina po 4-5 dniach oni się nie odzywają. Zaczyna się niepokoić, dzwonią na policję, a policja jakoś ich trochę zbywa, że to jest w sumie październik, że oni może gdzieś pojechali na jakieś wakacje, może coś tam, jakiś kemping. W sumie Madison nie musi chodzić do szkoły, oni jakby edukację zapewniają jej w domu, więc właściwie nie ma czym się przejmować. No rodzina jest zaniepokojona. Rodzina jest zaniepokojona, to jest fakt, ale takich zaprzesadnie nikt nie szuka. Jaki jest tego powód? Oficjalnym powodem, do którego dotarłam, to było to, że oni, jak mówię, oni byli bardzo dbali o swoją prywatność, bardzo rzadko się kontaktowali. Oni się kontaktowali naprawdę nawet ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, że raz na tydzień, raz na 2 tygodnie. Nie mieli potrzeby po prostu kontaktować się jakoś tak specjalnie często. Do tego często wyjeżdżali właśnie gdzieś na jakieś tam takie wyprawy, wycieczki, nie wiadomo gdzie. Więc oni wszyscy byli do tego trochę przyzwyczajeni. To jest też powód, dla którego oni też nigdy nie mówili, gdzie jadą, nigdy nikogo nie ostrzegali, nigdy nie zostawiali żadnych informacji, więc dlatego to po prostu było uznane, że za jakiś tam fragment ich jakby normalnej działalności. Więc na dobrą sprawę cisza, ludzie się zastanawia, co się dzieje. I 17 października 2009 roku, więc 8 dni od ostatniego jakiegoś sygnału, potwierdzenia, że Jamisonowie żyją, bo oni wtedy rozmawiali właśnie z właścicielem tej ziemi, coś tam. Myśliwi na kładach znajdują zaparkowaną białą ciężarówkę należącą do Jamisonów na takiej polanie. To nie jest dokładnie w miejscu, które oni chcieli kupić na ziemię, to jest dalej trochę. Ten samochód jest zamknięty z zewnątrz, a w środku jest pies, który jest w takim stanie dogorywającym trochę, bo ileś tam dni jakby siedzi w tym samochodzie. Ci myśliwi na kładach oczywiście od razu powiadają policję. Policja przyjeżdża, wypuszcza tego psa. Pies przeżył zresztą, jeżeli ktoś się martwi tylko o zwierzątka, to z psem jest wszystko w porządku. Przynajmniej było do 2 lata temu, nie wiem czy teraz jest dalej. I sprawdza po prostu, co jest w tym samochodzie. Nie ma w ogóle żadnych śladów Jamisonów. Jest tylko ten samochód na tym takiej polanie, takim jakby miejscu i to jest wszystko. Co w tym samochodzie? Oni znajdują telefony, znajdują tego, m.in. ten telefon BlackBerry z tymi zdjęciami, znajdują portfele, znajdują kurtki, pamiętam, to jest październik. Ja wiem, że to jest Oklahoma, ale dalej to po prostu są... Ja sprawdzałam prognozy pogody, znaczy sprawdzałam odczyty pogodowe na tamte rejony, na tamten mniej więcej okres czasu, to było tak maksymalnie 20 stopni w dzień, a w nocy tam schodziło no już poniżej 10, więc to raczej to nie są takie momenty, żeby w ogóle nic ze sobą nie wziąć, chociaż z drugiej strony nie wiadomo, co oni ze sobą mieli. I po dłuższym przeszukaniu tego samochodu oni znajdują także, czy tam w tym samochodzie jest bardzo dużo rzeczy, tam jest też burdel, elegancko rzecz ujmując, natomiast po prostu znajdują także pieniądze. Pod siedzeniem kierowcy, chyba pomiędzy jakimiś tam narzędziami, czy tam innymi tam rzeczami, znajdują w takiej torbie 32 000 dolarów w gotówce. No i powiem szczerze, że to już to policję zaalarmowało, bo jeżeli znajduje się samochód opuszczony, w nim jest pies, który prawie, że właściwie traci życie, bo już tam ten pies już był odwodniony, nie jadł ileś tam dni, coś tam, 8 dni. A przynajmniej no, takie są informacje od weterynarza, że 8 dni tam ten pies był tam w tym samochodzie. No to na dobrą sprawę jeszcze znajdują tą gotówkę, no to od razu się zapala czerwona lampka, oni to wszystko grodzili i po prostu widzisz, że to jest jakaś tam scena zbrodni. Ale jeżeli mówimy o tych 32 000 dolarów, to dlatego znowu powrócimy do tego tematu, czym zajmowali się Jamisonowie, skąd mieli pieniądze. 32 000 dolarów to nie jest mała kwota. To są pieniądze, musimy patrzeć na to, że w takiej perspektywie, że zdaje się, że ja sprawdzałam, ile była mniej więcej średnia pensja na 4-osobową rodzinę w Oklahomie, w tamtym rejonie Oklahomy, w tamtych latach i to było 28 000 dolarów, to była średnia roczna pensja na całą rodzinę. Więc oni mieli ponadroczną pensję, ponadroczny dochód ukryty pod siedzenie. Nie wiem, ile kosztowała ta parcela, ciężko mi powiedzieć, czy to było więcej, czy to było mniej, mogło to być w zależności, to nawet nie ma specjalnie znaczenia, bo oni nawet po prostu, w Oklahomie też jest takie prawo, że oni nie mogli po prostu gotówką zapłacić za tą parcelę, to było nierealne, nie mówiąc już o tym, że ta cała firma, która sprzedawała tą ziemię, to w ogóle tam na miejscu ich tam nie było. Więc właściwie nie wiadomo, po co oni wzięli ze sobą tą gotówkę. Bali się zostawić w domu, o co chodzi, czy to była, czy znowu ktoś tam, są jakieś tam teorie, że oni mieli się z kimś spotkać, później dać im te pieniądze, bo coś tam, bo narkotyki, bo coś. Nie ma to, to jest bardzo duża zagadka, bo 32 000, no to kupa kasy, szczególnie jak mówię, to była tam sporo tam tematów, że oni tam mieli problemy finansowe przez lata, prawie stracili dom, tam żonglerki, tutaj nagle taka kasa, skąd z tych niesamowitych jakichś tam zasiłków, social security, no coś tak nie za bardzo. Ja wiem, że ta kwota się troszeczkę pokrywa z tymi zaległymi alimentami, które Sherilyn miała dostać od swojego zaległego męża, być może, nie wykluczam, ale z drugiej strony no, brać taką kasę na wycieczki w górę nie wiadomo. A jeżeli chodzi o samą kupną ziemię, to nie można tego zrobić gotówką w Oklahomie, z tego co wiem, powyżej $10 000, dlatego że wtedy powyżej $10 000 to w ogóle całą kupnę ziemi to musi być jakiś transfer of ownership, tam do tego jest potrzebny prawnik, jakieś biuro i coś tam, więc pieczątki i coś, więc to nie jest tak, to nie jest Dziki Zachód. Jak ktoś jest w Oklahomie, mówię, proszę mnie, może dokładnie rozpisać proces, jak kupował kiedyś ziemię gdzieś tam w górach, to może będzie dokładnie wiedział, jak to wyglądało. W każdym razie policja chyba znalazła tą kasę, nie będę czy on 17 znaleźli, czy 18 października znaleźli tą kasę, ale w każdym razie jak już zobaczyli te pieniądze, no to już się przestraszyli, bo już pomyśleli troszeczkę, że już tak poważnie trochę do tego podeszli. No i największe poszukiwania w ogóle w historii chyba tamtej części stanu, a w ogóle może w Oklahomie, nie wiem, ale oni tam ściągnęli jakiś tam specjalny zespół z Teksasu, tam bo chyba 1000 ludzi brało udział w tych poszukiwaniach, po prostu przeszukiwali metr po metrze, każdy ten rejon, żeby znaleźć tych ludzi, znaleźć tych Jamisonów, no bo była informacja, że tam jest 6-letnia dziewczynka i oni zrobili wszystko, żeby po prostu ich znaleźć. Tam były 16 jakichś ekip z psami, tam byli ludzie na koniach, na mułach, na kładach, był śmigłowiec, były jakieś samoloty, było wszystko, co tylko można było wyobrazić sobie, żeby ich próbować znaleźć. Tylko problem polegał na tym, jeżeli chodzi w ogóle o Oklahoma, o tamten rejon Oklahomy, że to jest, tam jest bardzo dużo, to są góry, więc jest stromo, do tego jest mnóstwo lasów, do tego, jak mówię, mnóstwo jakichś kopalni, jakichś dziur, jakichś skał. To nie jest tak prosto, bo normalnie po prostu, jeżeli to byłby płaski teren, no to wiadomo, że poszukiwania idą tak, że idzie ława ludzi i po prostu oni metr po metrze przeszukują. A tutaj czasami był problem, żeby oni jakby się nie rozłazili, bo trzeba było coś obejść, bo coś tam. W każdym razie naprawdę były specjalne oddziały z psami, ale te poszukiwania tam specjalnie tam no, nie robiły jakoś tam... Nic nie mogli znaleźć. Była jeszcze taka sytuacja, jeżeli chodzi w ogóle o te psy. No bo te psy w ogóle nie za bardzo chciały dojść do tego samochodu. To była pierwsza dziwna rzecz, że one się po prostu pamiętały, tak jakby nie uważały, że przy tym samochodzie, że ci Jamisonowie z tego samochodu wyszli. W końcu, no, znaczy wiecie, ja rozumiem, że jeden pies, to ktoś tak się bardzo ładnie określił, że jak jeden pies nie chce pracować, drugi pies nie chce pracować, trzeci pies nie chce pracować, bo coś tam, okej, ale tam było 16 teamów. Nie, że 16 psów, tylko 16 jakby tam tych zespołów, więc tego to było naprawdę bardzo dużo i te psy jakoś tak nie przesadnie chciały pracować, w każdym razie, znaczy nie bardzo przesadnie chciały gdzieś iść, nie chciały podnieść tropu, albo nie mogły znaleźć tropu, może w ten sposób. W końcu gdzieś tam jakiś jeden się wyrwał, gdzieś tam coś obwąchał i doprowadził ich do takiej wieży wodnej, tam gdzie po prostu tam jest jakaś tam zbiornika wodnego takiego i oni sprawdzili, pomyśleli i zaczął tam szczekać koło tego zbiornika. No więc tym policjantom, tej całej ekipie, która poszukiwawczej, to się zrobiło trochę słabo, pomyśleli sobie, no Boże, może nie są w tym zbiorniku, nie? No więc, bo ten pies, no to było jest jedyny sposób, żeby kogoś czasami znaleźć. Osuszyli ten zbiornik, ktoś tam przyjechał, złożył jeden zbiornik, ale nic nie dało, bo tam nie było żadnego śladu. Nie było nic. Tylko ten pies po prostu stwierdził, że może koło tego zbiornika coś jest, no więc oni jakby podjęli ten trud, no ale... No, tylko tyle. No, mogę powiedzieć. A później psy się w ogóle zamilkły i nic nie potrafiły znaleźć, nic. Policja w międzyczasie znowu sprawdza sobie każdy ślad i każdą plotkę i powiem Wam, że robi się coraz dziwniej i dziwniej. Oni jeszcze w międzyczasie dochodzą do tej całej informacji o tym nawiedzonym domu, o tych satanistach, czarnej Biblii i innych aspektach ich życia, więc im się zaczynają robić oczy jak 5 złotych z rybakiem, bo oni już nawet nie wiedzą, kogo szukają, kogo podejrzewają, bo to jest sprawa bardzo dziwna. Tu w ogóle nie ma żadnych podejrzanych. Do dzisiaj nie wiadomo, o co chodzi, a bo tych podejrzanych jest cała masa w drugą stronę, tak można też popatrzeć. Rany, no, odcinek będzie strasznie długi, no ale trudno, no, będziecie musieli sobie najwyżej podzielić na części, bo ja Wam nie będę dzieliła. Wszystko macie w jednym miejscu. W każdym razie jest sytuacja taka, że ci ludzie sobie tam szukają, są te psy, sprawdzają ten pojemnik na wodę, ten cały water tank, sprawdzają te wszystkie inne ślady, no ale swoją drogą śledczy starają się dowiedzieć jak najwięcej, bo więcej pytań niż odpowiedzi, cała rodzina zaginęła, w tym małe dziecko. Trzeba coś się dowiedzieć. Abstrahując od tych wszystkich czarów, marów, nawiedzonych domów, księży, tam srebrnych kul i innych rzeczy, no bo to umówmy się, że to jest żaden ślad dla policji. Oni dochodzą do pewnych różnych kwestii, co postaram się także Wam chronologicznie mniej więcej powiedzieć, co oni się dowiedzieli podczas tam trwania tego poszukiwania. Mianowicie o tym całej przestrzeni, znaczy ludzie mówią, że to jest pola, no, poza tam ta ziemia, tam gdzie ta biała ciężarówka GMC właśnie należąca do Jamisonów była tam zaparkowana, w tym samym środku, no to także leżał sobie taki wrak. Taki wrak, także pół ciężarówki, już bardzo poobijany, on był cały popisany graffiti. On służył do tego, że po prostu lokalni mieszkańcy sobie tam chodzili, strzelali do niego. No, zamiast tam wykupywać sobie jakieś tam miejsce w strzelnicy, żeby była klimatyzacja, żeby tarcze chodziły, żeby coś tam, to oni po prostu chodzili i walili do tego samochodu. Także śledczy stwierdzili, że Sherilyn, przynajmniej takie jest przekonanie, że Sherilyn dopisała dwa graffiti na tym samochodzie, na tym wraku właśnie, który tam stał, że to były dwa graffiti o treści Peace i God Bless i na dobrą sprawę tyle. Miała kobita w prawe, bo pisała cały kontener, może lubiła sobie pisać graffiti. To tylko tyle, że chciało jej się coś takiego zrobić. Psycholog. Kolejną rzeczą jest to, że oni znaleźli te taśmy z kamer, no bo oni się dość późno zorientowali w ogóle, że tam są kamery w domu Jamisonów 22 października, więc właściwie no, ładnych parę dni po zgłoszeniu, po rozpoczęciu tych poszukiwań. Oni zobaczyli te całe nagrania, no i coś im nie grało, poprosili psychologa, żeby się wypowiedział. Psycholog na to popatrzył i powiedział, no ci ludzie są raczej pod wpływem czegoś. A oni nie wyglądają jakoś tak normalnie, wygląda jakby coś było z nimi nie tak, że jakby jakimś takim dziwnym katatonicznym stanie, że jakby coś brali albo cokolwiek takiego, ale z drugiej strony od razu się wypowiedziała rodzina, że oni nie brali żadnych środków, żadnych narkotyków. Znaczy, oprócz tych swoich legalnych lekarstw, tak? No bo to mogli brać jak najbardziej. Przeszukano także dom. W końcu dostano także... Policja otrzymała także pozwolenie na przeszukanie domu i samochodu. Jakoś tak dziwnie było, bo ja właśnie dowiedziałam się, że oni musieli otrzymać jakieś tam pozwolenie właśnie na przeszukanie tego samochodu. To było ciekawe, że to nie było tak z automatu, tylko było jakieś, musieli ileś tam dni poczekać. I się okazało, że przeszukali cały ten dom i nie było żadnych narkotyków tam nigdzie. I to jest właśnie, specjaliści się powiedzieli, że jeżeli oni by w ogóle byli narkomanami, że rzeczywiście brali jakiekolwiek nielegalne narkotyki, jakąś metamfetaminę, na co wszyscy wskazywali, że były takie podejrzenia, no to mówmy się, że po prostu w tym domu by coś znaleźli. Jakiś ślad by znaleźli. To jest niemożliwe, żeby ani w domu, ani w samochodzie po prostu nic, żadnych śladów jakichkolwiek narkotyków by nie było. Nic. Kompletnie nie ma. Więc dlatego po prostu mówię, że ta informacja, że oni tam robili jakieś tam niesamowite przekręty, byli królami biznesu, to troszeczkę między bajki można włożyć. Ja Wam tylko przedstawiam taką plotkę, no ale tu się to wyjaśnia, że raczej no nic nie ma. No chyba, że oni to mieli jakoś tak niesamowicie schowane, że po prostu nikt tego nie znalazł, cała ekipa. W każdym razie policja doszła także do tych zapisków Sherilyn, do tego całego dziennika. Zdaje się, że właśnie w samochodzie tam były części tych zapisków, oni znaleźli, w tym ten 11-stronicowy ten list do męża, który był taki nienawistny, że ty potworze i w ogóle, jaki ty jesteś straszny. Z tego także wysnuto samobójstwo, że być może oni po prostu próbowali popełnić jakieś zbiorowe samobójstwo, może to było jakieś morderstwo, może nam jak w planach, że choć pojedziemy sobie, misie kochane, gdzieś tam pojedziemy sobie do lasu i później zabiła i dziecko i tego męża, bo była w takim stanie psychicznym, ciężko powiedzieć, ale była taka teoria, zresztą ta teoria do dzisiaj funkcjonuje. No i znaleźli te zapiski, znaleźli to wszystko, po prostu jakby rozjaśniło im to całość wizji, jak ta rodzina funkcjonowała. Opowiadałam Wam o tym tajemniczym KP, tym rycerz białych wojowników, czy kim tam. Było o tym wspomniane, bo o tym to było zaraportowane, także, no bo zrobiono także wywiad, jeżeli chodzi o ich bliskich, o ich rodzinę, jakichś tam znajomych, no oni się tam specjalnie często nie kontaktowali, no ale mimo wszystko byli jacyś ludzie, którzy o nich coś wiedzieli. No więc oni powiedzieli, że tam był taki koleś, który po prostu miał jakieś takie dziwne wizje i no policja stwierdziła, że być może no, trzeba go znaleźć, bo on może być zamieszany, tak, że może poprzysiągł zemstę albo cokolwiek tam, jakieś takie dziwne rzeczy. No i go znaleziono. Znaleziono go w bardzo dziwny sposób, mianowicie w samochodzie Jamisonów znaleziono fiolkę po lekarstwach, bo z jego imieniem i nazwiskiem. I tak, w taki sposób do niego dotarto. Ja wam, nie wiem czy wiecie, w Stanach Zjednoczonych każde lekarstwo, po prostu nie dostajecie, jak wam lekarz przepisuje lekarstwo, jakiekolwiek, antybiotyk, cokolwiek tam, coś takiego, po prostu co trzeba wydać na receptę, no to w takim wypadku nie dostajecie po prostu opakowania, tak jak w Polsce, tylko z karteczką od farmaceuty, to 2 razy dziennie brać, tylko dostajecie jakby taką specjalną fiolkę ze swoim imieniem, nazwiskiem, z opisem, co to jest i z dawką konkretną, przepisaną przez lekarza. Więc to jest jakby takie spersonalizowane od razu. Więc o tym trzeba pamiętać. I oni to znaleźli, poszli do tego kolesia, ale on miał alibi. O, przepraszam, był w organizacji United White Knights, więc to tak, to jakby to kogokolwiek strasznie interesowało. No ale facet miał alibi, on powiedział, że jakby wytłumaczył się z tego. Wiem, że nawet FBI go przesłuchiwało, bo już się włączyło w tą sprawę FBI, bo to już była tak poważny temat. Chcieli strasznie tą rodzinę znaleźć, FBI czasami się włącza w takie zaginięcie. Czasami nawet rodzina tam jakieś petycje zakłada, żeby się włączyło, bo tam jest najwięcej takich specjalistów od takich dziwnych spraw, a czasami w momencie, kiedy po prostu lokalna policja może nie mieć do czynienia właśnie z, może nie mieć doświadczenia. No oni go przesłuchali w każdym razie, no powiedzieli, że no facet jest czysty, tak, że my nic mu nie możemy zarzucić i nie sądzimy, że był w jakimkolwiek stopniu powiązany z tą sprawą. W międzyczasie, znowu słowo klucz, no ta sprawa zrobiła się oczywiście maksymalnie głośna, pojawiały się różnego rodzaju artykuły, najpierw w prasie lokalnej, później w całych Stanach, zaczęły być różnego rodzaju reportaże. Nawet teraz widzicie, że czasami się pojawiają jakieś takie małe sprawy, one są nagłośnione naprawdę w skali kraju w niesamowity sposób, ale ta sprawa naprawdę była słynna. No do tego zresztą taka no, medialna, tak, no bo tu jakieś czarownice, jakieś nawiedzone domy, więc ludzi to bardzo ekscytowało. Rodzina z jednej strony udzielała wywiadu, z drugiej strony nie. Zresztą jakby jeżeli będziecie chcieli sobie wejdziecie w źródła i pooglądacie sobie różnego rodzaju filmiki, jakieś tam reportaże na ten temat, to zobaczycie, że ta rodzina, to jakby tam coś tam, szczególnie mamy i Bobiego i mama Sherilyn bardzo chętnie się wypowiadają, czy starają się po prostu tam wyjaśnić pewne kwestie. Natomiast no, rodzina podjęła także próby, że oni tam rozwieszali różnego rodzaju plakaty, coś tam. No, próbowali jak mogli, żeby ktoś ich znalazł, więc to też nie tak, że ta rodzina siedziała tylko z założonymi rękami, udzielała wywiadów. W międzyczasie, jak mówię, te matki się wypowiadały i wypowiadały się tak, że z jednej strony matka Sherilyn, zdaje się, matka Sherilyn powiedziała, że ona jest przekonana, że była taka informacja, nie wiem skąd ta informacja jest, jedynym źródłem tej informacji jest właśnie ta matka, że Sherilyn była na liście, takiej czarnej liście do odstrzału jakiegoś kultu. Jakiego kultu? Nie wiadomo jakiego kultu. Ludzie mówią, że może religijnego kultu, że czary mary, hokus pokus. Inni mówią, że po prostu to kult to może być na takiej perspektywie, że właśnie ci tam od tych białych rycerzy, białej rasy, coś tam. Ona też tego nie zdefiniowała, tylko powiedziała, że właśnie córka się obawiała, właśnie dlatego też nosiła ten pistolet, że ona właśnie jest do odstrzału. Czy to była prawda, czy to było tylko w głowie Sherilyn, bo ona miała różne rzeczy w głowie, to już nie wiadomo, ale taka informacja chodzi. Jeżeli chodzi o te kulty, to powiem wam tylko tyle. Zostało to sprawdzone w 1993 roku, więc kupę czasu temu, bo wow, no prawie 15 lat, no 15 lat ponad. Wcześniej w The Oklahoman poszedł taki artykuł właśnie, że te góry są, tam jest tam bardzo dużo różnego rodzaju kultów, że są kulty na wzgórzach, o tak, a niektóre z nich są jakieś tam ekstremalnie niebezpieczne. I tylko tyle. Więc jakieś tam informacje, jakichś takich dziwnych ludziach, którzy tam funkcjonują w tych górach, gdzieś tam w tych kopalniach, coś tam, to tam funkcjonują. Może tam nie jedźcie na wakacje, ale raczej no, starałam się jakoś to w jakimś tam stopniu sprawdzić ten ślad, więc tylko tyle dotarłam, ale ten cały wątek kultu, nie kultu nie został jakby pociągnięty, tylko zostało to rzucone przez jednego członka rodziny. Jeżeli chodzi o drugą matkę, to powiedziała, że matkę Bobiego, zdaje się. To ona powiedziała, że w ogóle ta Sherilyn to była wiedźmą. Ona uprawiała czary, oni w ogóle wszyscy uprawiają czary i to wszystko przez czary, więc bądź tu mądry i pisz wiersze, bo na dobrą sprawę, co mają czary do jakby zostawiania psa w samochodzie to i tych $32,000, to jak sobie tak mogli łatwo czarować pieniędzmi, no to powiedziawszy, że trzeba było sobie wyczarować zanim przed banki nam im pukał w okienko, ale to nieważne. Kolejne rzeczy jest tak, że przeglądali tam różne... patrzyli na te różne rzeczy w tym samochodzie, no bo im już mieli nakaz, tak? Więc już mogli sobie sprawdzić dokładnie, co jest, a co nie ma. I no nigdy nie znaleziono, bo tam znaleziono ich telefony, znaleziono ich kurtki, znaleziono ich portfele, znaleziono wiele rzeczy, które na dobrą sprawę oni powinni zabrać ze sobą. Według wszelkich logicznych dywagacji po prostu powinni ze sobą zabrać. Nawet jakby sobie szli gdzieś tam na jakąś przechadzkę, ale nigdy nie znaleziono tego pistoletu Sherilyn. Ona miała ze sobą 22, zawsze ze sobą nosiła taki mały pistolet, tego nigdy nie zostało znalezione, więc portfel może leżeć, ale pistolet to ja wezmę. Zresztą swoją drogą sprzęt też się za bardzo nigdy nie rozstawali. Ten piesek, ten Maisie, ona była kochanym pieskiem Madison i to dziecko by podniosło naprawdę straszne larum, jakby oni tego psa zostawili tak w ramach... no, ten pies tam będzie siedział przez ileś tam dni, a my sobie gdzieś pójdziemy, więc z drugiej strony no to też jest bardzo dziwne. Mówiłam, że tam cała ta chryja z tymi tam kamerami, tym takim... Oni sobie sprawdzili dokładnie, jak oni tam chodzili, pakowali ten samochód, nie pakowali tego samochodu, że jak zombie zachowywali, albo roboty, wielka tajemnica. Natomiast no, policja obserwując od faktu, że oni się tak strasznie nie wpatrywali w to nagranie po to, żeby się zastanawiać, Boże drogi, na jakich narkotykach albo jakie czary zostały uprawiane, że oni się tak zachowują, bo no, policja, no, organy ścigania raczej tak nie funkcjonują, to nie jest ich jakby główny tok myślenia. Oni patrzyli na to, co oni do tego samochodu wnoszą i czy to wszystko, w co oni wnieśli do tego samochodu, się zgadza z tym, co oni znaleźli w samochodzie. No i się okazało, że jednej rzeczy brakuje. Tylko jednej rzeczy, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, które oni tam naładowali do tego auta. Mianowicie w pewnym momencie na tym nagraniu Sherilyn niesie brązową aktówkę, taką wygląda, że po prostu coś tam wygląda, jakby to było cenne w miarę coś. I to widać właśnie na kamerach i tej aktówki nigdy nie znaleziono. To są dwie rzeczy, które, znaczy abstrahując od tego, że zaginęła Sherilyn, że zaginął Bobby i zaginęła Madison, to po prostu jeżeli chodzi o te rzeczy takie, powiedzmy, bardziej znaczące, nigdy nie znaleziono tego pistoletu i tej aktówki. Czy były w nim pieniądze? Nie mam pojęcia. W ogóle nikt nie wiadomo, nikt nie wie, co w nim było w tej aktówce, więc to tyle. Były jeszcze takie informacje, do których policja dotarła i tam któryś z szeryfów wypowiadał się w taki bardzo enigmatyczny sposób, powiedział, że to była rodzina opętana śmiercią. Bądź mądry i pisz wiersze znowu, co to znaczy, czy oni się po prostu interesowali kolorem czarnym, czy rzeczywiście mieli jakieś takie wizje na ten temat. W każdym razie taka wiadomość poszła. Ponieważ, jak mówię, plotek było dużo i różnych takich dziwnych informacji było dużo, no bo sprawa stała się głośna, to była też taka teoria przez długi okres czasu, że oni upozorowali swoją śmierć. Że oni po prostu zostawili tego psa, zostawili ten samochód i później gdzieś pojechali, na przykład gdzieś do Meksyku, albo do Kanady, albo w ogóle do, nie wiem, do Azerbejdżanu i sobie tam żyją, w ogóle się niczym nie przejmując i śmiejąc się w kółak. No ale... jakby, no to później upadnie ta teoria, tylko że no, przez pewien czas byli tacy ludzie, którzy po prostu w taką wersję wierzyli. Jeżeli po prostu będziecie oglądać materiały sprzed 2014 roku, to proszę się nie dziwić, że taka teoria także padnie. W każdym razie, no jak mówicie, no, troszeczkę mało wiadomości, bo z jednej strony no, skupiamy się na jakichś... Wiemy o problemach Bobiego z demonami i wiemy o problemach z jakimiś czarami, jakieś Biblie, jakieś tego typu kwestie. Na przykład do dzisiaj nie wiadomo, czym oni się zajmowali, skąd mieli pieniądze. Co wydaje mi się jest trochę bardziej istotne niż to, jaką literaturę preferowali i jak spędzali wolny czas, no bo jakby ja to patrzę z tej perspektywy. 24 października, więc no... Tydzień później odwołano poszukiwania, przynajmniej na taką skalę, dlatego że zaczął się tak zwany sezon polowań czarnoprochowych. Broń czarnoprochowa w niektórych stanach jest dość popularna, są ludzie, którzy w jakimś stopniu korzystają do polowań i no, ponieważ tam sporo myśliwych jest, no to odwołano te poszukiwania na taką skalę, żeby po prostu no, nikomu się krzywda nie stała. Znaczy to nie chodzi o to, że te poszukiwania już przestały w ogóle funkcjonować, tylko po prostu już nie było to jakieś tysiące ludzi, helikoptery i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że poszukiwania w sumie trwały takie oficjalne 9 miesięcy. W jakimś tam mniejszej skali byli jacyś tam wolontariusze, którzy chodzili, szukali tego tak jak mogli. Więc to nie było tak, że oni tak poszukali przez parę dni, zrobili dym, w telewizji się pokazali, tu dronik, tu coś tam, tutaj helikopterek, tutaj pan na koniku i to do widzenia, nie? Tylko oni naprawdę starają się tych ludzi znaleźć. W międzyczasie znowu Pamiętacie, że tam była ta scysja z tym ojcem Bobiego, który tam im groził, że tam tego syna potrącił samochodem, czy próbował go rozjechać samochodem, tam oni te kamery zamontowali, bo ten ojciec wstrętny. Ojciec był także jakby na liście podejrzanych, no choćby ze względu na te wszystkie sytuacje. Oni dotarli do ojca, przesłuchali tego ojca, ale ten ojciec on już był, no, był na etapie takim, był bardzo, bardzo chory. On już był w szpitalu, był bardziej w szpitalu niż w domu i on w grudniu 2009 zmarł, więc on właściwie no dwa miesiące po tym, jak oni zaginęli, on już tam, no niestety, wykończył się na serce. Więc on, przesłuchano go, sprawdzono, miał alibi, nie wyglądało, żeby miał cokolwiek do czynienia z ich zniknięciem. Zresztą także jego brat, Jack Jamieson, on mówił, że on absolutnie to tak, na pewno by nic złego nie zrobił, że on jest takim no, gorącej wodzie kąpany, że tam były różnego rodzaju scysje, ale już na pewno nie skrzywdziłby no, swojej wnuczki, na którą chciał to wszystko przypisać, więc umówmy się. Było, jak mówię, duże zainteresowanie prasy, tak na samym, to teraz jeszcze zanim dojdziemy do różnego rodzaju teorii i takich innych rzeczy, bo to powoli już się do tego zbliżamy, na szczęście, to powiem Wam, że jeżeli ktokolwiek chciałby sobie dowiedzieć więcej na temat po prostu różnego rodzaju, jak ten materiał przebiegł, jak te wszystkie rzeczy się działy, chciałby posłuchać sobie wywiadów z rodzinami, to polecam. Jest taki serial Disappeared. On był przez pewien czas na Netflixie, ale już go nie ma na Netflixie, jest na YouTubie. Jest taki odcinek, który nazywa się Paradise Lost i tam 45-minutowy odcinek, taki serial, ale 48 godzin, po prostu taki dokumentalny, po prostu każdy odcinek był poświęcony jednej sprawie i właśnie jeden z tych odcinków jest poświęcony sprawie Jamisonów. Natomiast to jest znowu materiał sprzed 2014 roku, co jest bardzo istotne. Mianowicie, że w 2014 roku był pewien przełom w tej sprawie. 16 listopada dokładnie, czyli 4 lata, 1 miesiąc właściwie po tym, jak zaginęli prawie, że tak, mniej więcej w tym samym okresie, też już jest jesień, 2013 rok, przepraszam najmocniej, więc nie 14, 2013 rok. Jest sobie facet, sobie tam polował, jak mówię, no sezon polowań wtedy się zaczyna, mniej więcej, no trochę wcześniej. I tak chodził za jeleniem, skradał się, mniej więcej w tamtej okolicy. I się potknął się o coś, a to ludzka czaszka. I nagle się okazało, że on się tak rozejrzał i zobaczył, że tam są właśnie częściowe szkielety 3 osób, właśnie 2 dorosłych i dziecka. To było w sumie całkiem niedaleko, bo to były 3 mile od ciężarówki. W takim dość bardzo niedostępnym, znaczy w bardzo mało dostępnym rejonie, to prawda, ale może wszystko całe poszukiwania. Znaleziono właśnie te czaszki, część kości, część fragmentów kości, a buty, fragmenty ubrań, ale to nie za bardzo, w ogóle nic nie można było powiedzieć, jak ci ludzie zginęli. Nic. No bo to już 4 lata minęły. Oni sobie tam leżeli w górach i się rozkładali, więc na dobrą sprawę, no nic nie wiadomo. Jeżeli chodzi o urazy jakiekolwiek, no bo oczywiście wezwana została policja i tak dalej. Rozumiem, że facet przestał ganiać za jeleniem, tylko jakby zabrał się od razu, powiadomił służbę. Okazało się, że po prostu no, nie są w stanie stwierdzić przyczyny śmierci, już ich chyba nigdy nie ustalą, bo oni zrobili no, takie testy, jakie mogli, ale umówmy się, po 4 latach same szkielety, zresztą niepełne. Jeżeli ktoś się zapyta, dlaczego niepełne, czy ktoś sobie wziął kość na pamiątkę, nie, ale tam jest dużo zwierzaków, więc po prostu coś tam jakieś, mogły zostać jakieś tam, te zwłoki były w jakimś tam stopniu, rozumiem, na widoku, więc te zwierzaki mogły coś tam zabrać, albo były po prostu wygrzebały te kości, jakby rozkopały, jeżeli były zakopane te kości. I z ciekawostek powiem Wam tylko tyle, że szkielety były ustawione tak, że oni jakby zostali pochowani czy ułożeni głowami do ziemi, co jakby w ogóle rozwaliło całą teorię o samobójstwie. A czaszka Bobiego była w jakimś tam stopniu, no był duży uraz tej czaszki, czy to była roztrzaskana, czy jakby ktoś go uderzył, czy cokolwiek, bo to mógł być nawet jakiś strzał z bliskiej odległości, bo cóż, ciężko powiedzieć w tym momencie. W każdym razie nie znaleziono żadnych kul, nie znaleziono żadnego pistoletu znowu, nie znaleziono też żadnej aktówki, więc dalej nic nie wiadomo. I tyle, no. Tyle wiadomo o Jamisonach, więc nawet jeżeli znaleziono ciała, to dalej mamy zagadkę. Cały czas jest pytanie, dlaczego znaleziono te ciała po tych 4 latach, mimo tak intensywnych poszukiwań? Przecież oni musieli tam gdzieś być, no chyba, że te ciała rzeczywiście były zakopane i później zostały odkopane przez zwierzęta, czy te ciała zostały później przywiezione. Zresztą no tych teorii jest bardzo dużo, ale to jest rzeczywiście zastanawiające, jak to w ogóle wszystko wyglądało. Zresztą przejdziemy do teorii różnego rodzaju, Bo tych teorii jest multum, tych teorii jest chyba z 10, co się z nimi stało, nawet włączając te najbardziej takie, powiedziałabym, rozrywkowe typu Yeti, ale i to postaram się Wam wtedy w momencie wyjaśnić i też niektóre z tych teorii obalić. W każdym razie powiem Wam jedną kwestię. Jeżeli ktokolwiek się martwił o pieska, to piesek został zaadoptowany chyba przez matkę Bobiego i ma się świetnie, bo właśnie też sprawdziłam. Z pieskiem jest wszystko w porządku, przynajmniej tyle. Dochodzimy do teorii, hipotez, co się stało z Jamisonami, kto je zabił, czy ktoś ich zabił, czy oni sami zginęli, jak to wszystko wygląda. Już Wam wszystko tłumaczę, bo tych teorii, jak mówię, jest sporo. Pierwszą teorią jest samobójstwo, morderstwo, czyli po prostu Sherilyn w bardzo złym stanie psychicznym stwierdziła, że chodźmy sobie na spacer i efektem czego po prostu ich tam męża zastrzeliła, córkę zabiła i później na siebie zabiła. Teoretycznie no, nikt tego nie może wykluczyć, no bo po prostu no, ułożenie ciała jest takie mało realne. Pistolet zniknął, a w ogóle to wszystko jakoś tak dziwnie wygląda, ale jest jedno podstawowe pytanie, znaczy kilka podstawowych pytań w tym temacie. Ciała zostały znalezione, właściwie no, fragmenty, tak, szkielety bardziej, szczątki zostały znalezione 3 mile od ciężarówki, no to jest mniej więcej jakoś tam 7 km, w bardzo niedostępnym, ciężkim terenie, do tego trzeba mieć kupę krzepy, żeby tam dojść. Oni mieli 6-letnie dziecko, już rozumiem, musiał być zmrok, kiedy tamten, więc to też nie jest tak prosto tam łazić, a po drugie Bobby on, mówiąc szczerze, jego kondycja nie była najlepsza, więc jeżeli oni by się chcieli zabić, no to raczej no, mieli możliwość zrobić to jakby nie męcząc się tak strasznie. To musimy o tym pamiętać. No już nawet nie mówiąc o tym, że no nie tam no, narkotyki, leki, no można było, jak mówię, no nie trzeba było tego robić jakoś tak w dziwnych, niedostępnych terenach. Jak tam doszedł ten Bobby? Druga teoria jest taka, że oni byli rzeczywiście umoczeni w tych narkotykach różnego rodzaju, że były tam jakieś tam mafia, nie mafia, że coś tam, że czy sprzedawali, czy kupowali, że w każdym razie brali udział w całym tym biznesie. Ale to by tłumaczyło z drugiej strony te pieniądze, może by tłumaczyło tą aktówkę. No bo cały czas jest pytanie, skąd oni mieli te pieniądze, skąd mieli aż tyle pieniędzy. Ale z drugiej strony, kto by zabierał małe dziecko na robienie jakichkolwiek tego typu biznesów, tak? Że oni niby tam jechali jasno oglądać ziemię, no to są dowody, dlaczego w takim wypadku tam zdecydowali się zrobić jakikolwiek biznes jeszcze z córeczką, którą tak bardzo dbali, to się jakoś troszeczkę nie skupia. No ja wiem, że po prostu to jest, cały czas pojawia się pytanie, skąd u nich te pieniądze. Nie, żebym jakomukolwiek zaglądała do portfela, ale to po prostu to jest istotne dla sprawy, tak? No bo oni oboje dla zasiłkach, no ale mimo wszystko to jest jakoś takie trochę, nie ma żadnego potwierdzenia oficjalnego, nie ma żadnych śladów, a naprawdę policja sprawdzała ten trop, żeby oni byli umoczeni w jakiś biznes narkotykowy. Jeszcze tam ten ojciec tamtego Bobiego, no to może. Ja nie wiem, jak tak dokładnie tam wyglądał jego życiorys, ale z drugiej strony no, żadnych śladów ani w domu, ani w samochodzie tych narkotyków, no to tak trochę dziwnie. Znaczy są te leki, no ale oni te leki brali, a nie nimi handlowali, to też pamiętajmy. No jeszcze pieniądze w dodatku pod tym siedzeniem zostały znalezione przez policję, 32 000 dolarów. Więc rozumiem, że no, ktoś ich zabił, bo nie mieli pieniędzy, bo się nie przyznali, bo coś tam, jak to mniej więcej miałoby wyglądać. Ta cała idea, czy ktoś po prostu ich zabił z zemsty i nie interesowały te pieniądze, no różne są opcje na ten temat, no ale tylko mówię, że po prostu taka teoria istnieje. Trzecia opcja jest taka, że ktoś ich porwał, a po prostu to była kwestia zemsty, czy to był ten rycerze białej krwi, czy tam ktokolwiek, czy jakikolwiek inny związek, komukolwiek się narazili. To mogło być oczywiście właśnie związek z tymi pseudonarkotykami, że ktoś ich po prostu wywabił pod groźbą pistoletu, kazał im zamknąć psa, ich tam zastrzelił, ale żadnych śladów walki nie było. Nie wiem, czy o tym wspomniałam wcześniej, ale nie było żadnych śladów walki dookoła tego samochodu, że oni tam gdzieś sami se poszli, tak? Czy nawet ich śladów za bardzo nie było. A więc, że ktoś ich wywabił, kazał im wyjść pod groźbą pistoletu, po czym ich zaciągnął 3 mile dalej, kazał im włazić po górach i ich tam zabił. No okej, to też jest jakaś wizja. Trochę ciężka do przyjęcia, bo jak mówię, niepełnosprawny facet, kobieta na lekach, 6-letnie dziecko, czy trzeba iść aż tak daleko? No to też jest pytanie. Jest alternatywna wersja tej historii jest taka, że może coś zobaczyli, że może gdzieś podjechali, że może akurat coś się tam wtedy działo i tak dalej, no ale trochę to dziwnie wygląda. No jest opcja taka, że po prostu się zgubili, że oni poszli sobie na wycieczkę, bo tam jest dość łatwo się zgubić. To jest taki teren, tam jest bardzo zalesiony, bardzo tam jest dużo takich dziwnych miejsc, jak się zejdzie ze ścieżki, to tam naprawdę to wszystko wygląda nieciekawie i że po prostu oni tam się zgubili. Bez tej całej, bez kurtek, bez GPS-ów, bez telefonów i tam zmarli. Ale z drugiej strony, no nie byli jakoś tak strasznie daleko od samochodu. Poza tym, jak mówię, znowu, no niepełnosprawny facet, co tam sobie tak poszedł, po prostu nagle dostał skrzydeł i stwierdził, chodź się zgubimy się w lesie. Poza tym to ułożenie ciał, kto zamarza głową do ziemi. To znaczy nie znam się na tym za bardzo, bo nie wiem jakie jest ułożenie ciał przy takim typowym wychłodzeniu, ale chyba raczej nie takie, chyba raczej pozycja embrionalna, prawda? Tak coś mi świta. Opcja numer 5 pod tytułem coś paranormalnego. UFO. Jest bardzo, bardzo mocno rozpisana teoria UFO, że UFO ich porwało. I ta teoria była bardzo, bardzo trendy do momentu, kiedy znaleziono te szczątki. No bo UFO ich porwało, a później stwierdziło, a może ich jednak przywieziemy z powrotem, nie? Bo tak trochę głupio. No więc ta teoria z porwaniem przez UFO upadła. Była teoria przejściem do innego wymiaru. Była teoria, że po prostu oni zgenerowali jakieś demony. Demony przyszły z innego wymiaru i ich porwały, a później ich zjadły, a później ich wypluły gdzie indziej. To milczenie jest, że tak powiem, intencjonalne. Jeszcze jest opcja, że jest wielka stopa, czy Yeti. Znaczy, no wielka stopa Yeti. No to taki kudłaty facet, co sobie żyje, nikt go nie widział, tak jak potwór z Loch Ness. Tylko potwór z Loch Ness jest w jeziorze, a ten jest w górach i on jest taki, wygląda jak takie włochate stworzenie i po prostu tam chodzi. I czasami kogoś niby morduje. Taka jest teoria. I on ich tak po prostu wyciągnął, też ta wielka stopa przyszła, zapukała w samochodzik, zapukała tam w szybeczkę, powiedziała, dzień dobry, może Państwo pozwolą na stronę. No dobrze, okej. Okay. Jeszcze jest, to cały czas jesteśmy w tej opcji numer 6, czyli paranormalne teorie. Jest coś takiego jak fenomen 35 stopni. A więc jest coś takiego, że tam pod tym 35 stopniami, tam w zależności od równoleżnika, czy tam czegokolwiek tam innego, to po prostu zdarzają się straszne rzeczy i to nie tak, że zginęli właśnie w tej kwestii, tam taki pentagram się rysuje na mapie, coś tam. Ja tam się w to specjalnie nie zagłębiałam, ja przepraszam bardzo, że tak mówię trochę, jakbym ignorowała tego typu fakty, ale, czy tego typu teorie, tego typu hipotezy, ale troszeczkę rzeczywiście ignoruję. Wspominam to o tym, że jeżeli kogokolwiek bardzo interesuje ten aspekt, jeżeli chciałby się doczytać, no to po prostu takie teorie istnieją. To można, zapraszam, można, linki nawet na ten temat także dorzuciłam, więc jeżeli ktokolwiek będzie miał ochotę, wierzy bardziej w takiego typu rozwiązania tych zagadek, no to ma miejsce do popisu, można coś takiego tam zrobić, można coś tam poszukać, natomiast no jak mówię, no to nie jest jakby ten sposób, w który ja spróbuję interpretować tą historię. Opcja numer 7, już 7, to jest foliado. I prawdopodobnie, być może ktoś Wam to mówi, być może Wam to nic nie mówi, mianowicie to jest po prostu, to jest taki francuski termin, francuska taka teoria, tylko teoria w sensie po prostu no, jakiegoś terminu z zakresu psychologii, psychiatrii. Po prostu jest szaleństwo dzielone przez dwójkę ludzi, czyli po prostu jest jakieś iluzje, halucynacje, paranoja. Zawsze jest jakaś jedna osoba, jakiś prowodyr w tym, jest druga osoba, która po prostu się dostosowuje. To jest, czasami czytamy o takich sytuacjach, że po prostu jedna osoba się nakręca przez drugą i za bardzo nie wiadomo kto zaczął, a obie fiksują. Czasami jest sytuacja taka właśnie, że to są już naprawdę takie dramatyczne opcje, że rzeczywiście, że dwie osoby popadają w szaleństwo. Znaczy dwie, trzy, cztery, no może być ich więcej, tak? Ale po prostu nagle widzą to samo, nagle po prostu mają jakieś takie omamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jakieś takie coś, co ja wymyśliłam na potrzeby akurat tego konkretnie, tego konkretnego przypadku, dlatego, że to jest to pojęcie psychologiczne z XIX wieku, to wymyślił pan Charles Lasègue i Jean-Pierre Falret, to właśnie syndrom Lasègue'a i Falreta i powiedziawszy szczerze, to się zdarzają takie przypadki, one są niezwykle rzadkie, ale się zdarzają rzeczywiście, one są przerażające, bo no nie za bardzo wiemy jak je interpretować, nie wiemy co powoduje ten syndrom tak do końca, nie wiemy jak to wygląda, po prostu nagle po prostu dwie osoby dostają tam dwie, trzy, cztery, tam nagle po prostu widzą jakieś takie dziwne rzeczy. Najbardziej chyba znany przypadek, taki opisywany szeroko, o którym mogliście słyszeć, to stoją przypadek sióstr Erikson. Ale o siostrze Erikson to jest zupełnie inna historia, jeżeli ktokolwiek z Was chciałby się dowiedzieć czegoś więcej o siostrach Erikson, to proszę mi dać znać w komentarzach, to ja bardzo chętnie o siostrach Erikson kiedyś opowiem, bo to jest historia bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa i do dzisiaj nie wiemy o co tak naprawdę poszło. Kolejna Kolejna wersja, to już chyba 8, czyli 411, fenomen 411. To jest taka sytuacja, że powiem Wam, że to jest materiał na kolejnych kryminalnych, albo na jakichś tam kolejnych, albo na cały cykl kryminalnych wręcz. Mianowicie to jest fenomen zaginięć ludzi w parkach narodowych. Tych ludzi, którzy zaginęło w parkach narodowych przez ostatnie tam 100 lat, no to tam jakieś tysiące. I oni giną naprawdę w bardzo dziwnych okolicznościach, później się odnajdują, później się nie odnajdują. Jest taki pan, który bada te sprawy, napisał książki na ten temat. On się nazywa David Paulidis. On bardzo fajne wywiady na YouTubie ma ponagrywane, tam ma swój kanał, w ogóle opowiada o różnych przypadkach. To jest facet, który po prostu pracował w policji chyba nawet, czy w FBI, i zaczął szukać różnego rodzaju punktów wspólnych w zaginięciach ludzi w parkach, bo to jest takie, no bo to jest bardzo takie właśnie dziwne, że oni giną niby w podobnych okolicznościach, że właśnie znajdują się w jakichś dziwnych miejscach później. On niekoniecznie jakby forsuje pewną teorię, co się z nimi stało, tylko jakby stara się zwrócić uwagę na fakt, że to są jakieś tam tematy, które mogą być powiązane, tak? Że trzeba popatrzeć po prostu na różnego rodzaju aspekty, które łączą te sprawy. To znaczy, no, on tam kiedyś powiedział, że być może to są jakieś eksperymenty wojskowe albo wielka stopa, ale to jakby to mnie nie przekonuje, bo bardzo dużo ludzi mówi, że te 411, ten właśnie te tematy zaginięcia ludzi w parkach narodowych, no to po prostu to on tam, że ludzie się z niego śmieją, albo jakby abstrahując od tej teorii, czy to UFO, czy Yeti, czy cokolwiek tam innego, czy tam po prostu Predator, no to w takim wypadku, no to rzeczywiście zastanawiające, że bardzo dużo ludzi ginie w parkach nagle tak z kompletnie niewiadomego powodu i nie można ich znaleźć od lat. I nic, nawet nic, jakieś tylko ewentualnie po prostu ktoś tam okulary znajdzie albo coś, więc to rzeczywiście jest takie coś, ale to tylko Wam chciałam wspomnieć, być może znowu, jeżeli ktokolwiek ma ochotę na 411, żebym kiedyś Wam coś więcej na ten temat, na tych zaginięciach w parkach narodowych powiedziała, dajcie mi znać. Natomiast jeżeli chodzi o to, ale to byłoby rzeczywiście, to są takie tematy, po których później do lasu się nie wejdzie. Bo ja poczytałam sobie trochę jego temat, trochę jego książek i no trochę takie jest, więcej do lasu nie wejdę. Nie, teraz będę spacerować tylko po polu, albo po plaży. On także proponuje, niedługo chyba będzie film w ogóle o tych, taki dokumentalny na temat właśnie tych różnych zaginięć. Wiem, że chyba zbierali pieniądze na Kickstarterze na ten temat, więc jeżeli ktokolwiek ma ochotę, to tam też podam linki do Facebooka, do jakiegoś tam trailera tego filmu, więc możecie sobie tam zerknąć i obejrzeć, czy ktokolwiek Was jeżeli ktokolwiek Was interesuje. Więc opcja numer kolejna, teoria kolejna, co się stało z Jamisonami, to są po prostu te wszystkie pociągnięcia poprzednich wątków, czyli jakiś tam kult, który się na nich zaczaił, jakiś tam ojciec właśnie, że on tam wysłał jakichś swoich pomagierów, właśnie tam rycerze białego kretynizmu, tam może się zebrać jakiś tam, że ludzie szukają rozwiązania w tych poprzednich sytuacjach, które się zdarzyły. To jest prawda, że jeżeli ktokolwiek chciałby ich zabić intencjonalnie, no to raczej powinien wiedzieć, że oni tam będą. To nie jest taka okolica, że tam cały czas coś przyjeżdża i się można na kogoś zaczaić. Tylko po prostu ktoś musiał wiedzieć, że oni tam będą jechać, więc ludzie doszukują się, bardzo dużo jest takich głosów, że to musi być ktoś, którego oni znali, gdzie oni się zwierzyli, że oni gdzieś tam będą jechać. No ale oni się ani tym współlokatorowi, ani tym ojcu nie zwierzyli, że oni gdzieś będą jechali, więc z drugiej strony właściwie dlaczego mamy ciągnąć te wątki. Kolejna wersja. To jest taka opcja, która właściwie tłumaczy troszeczkę, skąd oni mieli te pieniądze. Jest taka opcja, która tłumaczy jakby właśnie, kto ich niby zabił, ale to jest taka hipoteza, bardzo mocna hipoteza na bardzo takich wspomnianych nogach, bo żadnych dowodów nie ma. Mianowicie to jest to, że oni byli z kamerami, czyli po prostu oszukiwali ludzi. Stąd była ta kasa, stąd były jakieś tam dziwne sytuacje, bo jak mówiłam, że Bobby miał ten wypadek samochodowy, w wyniku którego miał uszkodzenie kręgosłupa, no to była sytuacja taka właśnie, że on chyba trzy osoby pozwał właśnie później o intencjonalne dokonanie tego wypadku. On przegrał w sądzie, ale dla jakichś ludzi była to inspiracja do tego, żeby stworzyć teorię, że oni się zajmowali jakimiś tam zawodowo oszustami, no nie wiem, że oszustami po prostu. I z tego ta kasa i później ktoś się dowiedział, że oni tak oszukują i chciał ich zabić. Albo cokolwiek tam takiego. No okej, no dobrze. Może tak być, ale powiedziałabym znowu, nie ma żadnych dowodów, bo to jest bardzo łatwo rzucić oskarżenie w czymś kierunku, ale z drugiej i to później się tak przyczepia, ale jak mówię, ja Wam to tylko mówię takiego kronikarskiego obowiązku, że jak mówię, jak będziecie się wdrażać bardziej w tą sprawę, to takie teorie zobaczycie, ale ostrożnie z nimi, bardzo Was proszę, ostrożnie, no bo to mimo wszystko ludzie zginęli, są jakaś rodzina, są jacyś bliscy, którzy cierpią, którzy chcieliby dowiedzieć się, co się stało z Bobbym, Sherilyn, z 6-letnią Madison, i na dobrą sprawę tak przypinać im taką łatkę, że oni na pewno zrobili coś złego, im się należało, to jest takie trochę niefajne. To tylko tyle chciałam powiedzieć. A jeżeli ostatnia teoria, która jest całkiem niegłupia i dlatego zostawiłam ją na sam koniec, to jest... Powiem Wam tak, ta okolica, doczytałam się, że ona ma taką sobie nie najlepszą reputację. Tam w większości przypadków mieszkają ludzie, którzy chcą się odseparować od świata, może w ten sposób. I mówi się w ogóle na tą tam, gdzie te całe góry, Robber's Cave State Park, czyli po prostu jaskinia rozbójników. Że tam jest sporo jakichś napadów, że tam są jakby grasują jakieś szajki, albo te szajki właśnie po prostu tam robią jakieś dziwne interesy, bo jak mówię, tam jest bardzo jakichś takich zakątków, ukątków, że jak ktoś ma tam ochotę po prostu coś dziwnego zrobić, to się tam może ukryć, ale też no z jednej strony to się w jakimś tam stopniu wiąże z tym wszystkim, o czym mówiłam wcześniej, ale widziałam taki jeden komentarz, on rzeczywiście mi dał do myślenia, bo wszyscy zakładają, że Jamisonowie pojechali na to pole, zostawili tam samochód i poszli. Ale przecież istnieje też całkiem spora szansa, że ten samochód został po prostu tam podstawiony, że oni dostali łobudu zupełnie gdzie indziej i ktoś ten samochód tam po prostu zostawił. Dlaczego z psem w środku? Z psem w środku głównie dlatego, żeby zacząć jakiekolwiek inne ślady DNA, bo ten pies tam dostał szału po prostu przez te 8 dni, więc to mogło być zupełnie intencjonalne, niestety, wykorzystanie biednego zwierzaka. Widziałam taki komentarz i powiem szczerze, że jest to ciekawa teoria. Wydaje mi się, że jest troszeczkę tak mało na to patrzymy. Oczywiście to jest jakby teoria, która się wiąże z jakimś porwaniem, zabójstwem, tego typu kwestiami, ale z drugiej strony, no jakby patrzymy właśnie, widzicie, patrzenie na to z innej perspektywy. Patrzymy, no dobrze, jak oni z tego samochodu mogli przejść te 3 mile, ale z drugiej strony mogli zostać z tego samochodu wyciągnięci całkiem blisko tego miejsca, w jakimś tam perspektywie. I w takim wypadku sytuacja zupełnie inaczej wygląda. Bo jeżeli popatrzymy na to tak zupełnie rzetelnie, tak obiektywnie, no to niepełnosprawny facet, który czasami ma problem, żeby wstać z łóżka, 7-kilometrowy spacer po ciężkim terenie, po ciemku, takie to sobie jest. Ja się gdzieś tam doczytałam także takiej informacji, że jest olbrzymia ilość niewyjaśnionych morderstw w tamtym rejonie. Ogólnie prawdopodobnie także przez różnego rodzaju narkotyki, przez różnego rodzaju tego typu aspekty, więc to może być rzeczywiście fakt, że w tamtym rejonie może być niefajnie. Nie wiem, na ile to jest prawda, nie wiem, na ile te statystyki się poprawiły, czy to po prostu była jakaś tam tylko taka informacyjka rzucona, bo wiecie, że statystyka to jest takie duże kłamstwo, to zależy jak się spojrzy, na jaki rejon, na jaki okres. Wszystko z takich statystyk, zawsze znajdziecie sobie jakąś statystykę, taką jaką ma opowiada, jak długo będziecie szukać. Więc tylko tyle mam dla Was. Mi się wydaje, że tylko tyle mam dla Was. To jest po prostu chyba wystarczająco dużo, jeżeli chodzi o rodzinę Jamison. Ja powiem Wam, że tak do końca nie wiem, co się z nimi stało. Nie mam żadnego pomysłu jakiego, no bo właściwie każda z tych teorii pasuje, a bardzo mało o nich jako o ludziach wiemy. Oprócz tego, że byli skryci, że mieli takie trochę dziwne zainteresowania, a co tak naprawdę robili, z kim się kontaktowali. Bardzo dużo tam jest tajemnicy, bardzo dużo jest znaków zapytania. Więc jak Wy myślicie, co stało się z rodziną Jamison? Myślicie, że na dobrą sprawę coś się im złego stało, że to była raczej kwestia taka, że oni chcieli uciec przed światem w tak okrutny sposób, po prostu jakby zabijając siebie, swoją córkę, siebie nawzajem, czy też po prostu trafili w nieodpowiednie miejsce, w nieodpowiedni czas, czy także to była jakaś zemsta. Więc jak mówię, jaka jest Wasza wersja? Więc to wszystko na dzisiaj. Był bardzo długi odcinek kryminalnie. Aż zachrypłam. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że za dobrą sprawę będziecie mieć fantastyczny tydzień, bo prawdopodobnie wrzucę Wam to także w niedzielę. Buziaczki, pa!